Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Bilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Jest ze mną... Małgorzata Powroźnik, witam serdecznie. Przyjechałaś tutaj do nas, do Katowic, żeby wygłosić wykład. No powiedz nam coś więcej na ten temat. Dlaczego akurat, w ogóle jaki temat i dlaczego akurat taki? Więc otrzymałam propozycję właśnie odbycia takiego wykładu z tego względu, że to jest Baba Jaga. Jest postacią, która najczęściej pojawia się w podaniach, w baśniach, w kulturze słowiańskiej. A ponieważ mamy już takie czasy, gdzieś tam się zatarła pamięć, tak, zatarły się pewne motywy, które były znane na naszych terenach, więc ja myślę, że warto naprawdę powracać do nich, odtwarzać, analizować, ponieważ zawiera się tam wiele ludowej mądrości, którą możemy gdzieś tam przyłożyć na nasze życie codzienne, nasze problemy. No i poza tym po prostu jest w nich coś pięknego, tak? To jest coś, co też determinuje naszą tożsamość. Dobrze, a powiedz mi, czego możemy się w ogóle spodziewać po tym wykładzie? Jakie punkty przewidujesz, żeby zainteresować całe gremium? Na pewno moim celem jest to, żeby przedstawić właśnie Babę Jagę jako postać o szerszym znaczeniu w kulturze słowiańskiej. Że to nie jest tylko bajka dla dzieci, jakaś wyłącznie negatywna postać, tak? Tylko że zawiera w sobie, na podstawie podań, bardzo wiele obliczy, znaczeń, które są wręcz ambiwalentne, tak? Czyli to jest taka ambiwalentna matka. I tą tezę swoją chciałam budować na podstawie różnych źródeł. A co myślę, że w moim opracowaniu się udało, opierając się na wybitnych badaczach kultury słowiańskiej. Dobrze, wspomniałaś tutaj o wybitnych badaczach, o źródłach, które wzięłaś do tego wykładu. Powiedz mi, czy są to tylko i wyłącznie źródła, czy także twoje własne osobiste przemyślenia na temat Baby Jagi? Jak najbardziej. Oczywiście bazując na źródłach, we właściwym kontekście, tak, używając ostrożnie bardzo profesjonalnych analiz. Tak. Ja nie jestem etnografem, mamy wykształcenie pedagogiczno-psychologiczne. I miałam do czynienia bardzo dużo z historią wychowania, też w oparciu o kulturowe i ludowe wzorce, tak? Determinowane czasami historią, tak? Która kształtowała. I w związku z tym, czytając właśnie i baśnie, interpretacje tych baśni i analizy tych baśni, tak? Śledząc właśnie te postawy społeczne, które tam są kształtowane, postacie, które są wartościowane pozytywnie, a czy też pewne wnioski, mądrości, które wypływają właśnie z baśni, które miały też funkcję edukacyjną, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, jestem w stanie dostrzec wiele odniesień do badań współczesnych, odnośnie wychowania, pedagogiki, tak? I tego, jak kształtować nasze społeczeństwo, jak wychowywać dzieci. Dobrze, a jeżeli chodzi o te opracowania naukowe, powiedz mi, z kogo korzystałaś, z kogo pracy? Myślę, że tych prac jest naprawdę bardzo dużo i ciężko tak naprawdę wyciągnąć z nich to, co najistotniejsze, najważniejsze. Natomiast opierałam się na takim bardzo szerokim opracowaniu autora z amerykańskiego Andreas Jones. Tytuł brzmi Baba Jaga, the Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale. Co oznacza Baba Jaga jako ambiwalentna matka, więc już wchodzi w tą rolę, można powiedzieć, archetypiczną, tak, pramatki, która jest ambiwalentna, czyli czasami nam pomaga, czasem właśnie przeszkadza albo narzuca jakieś przeciwności, misje, żeby można było właśnie przejść etap inicjacji, zostać bohaterem, tak? No i jest wiele nawiązań, zawiera również do Baby Jagi jako do tej wiedźmy, starszej kobiety, najmądrzejszej, ale też także niebezpiecznej, tak? Że z którą trzeba odpowiednio rozmawiać. Też bardzo polecam, myślę, że od tego warto zacząć tak naprawdę, od zbiorów Aleksandra Fasnajewa. To są rosyjskie bajki ludowe i są na przykład ujęte w książce Polska Akademia Umiejętności, tak? Prace Komisji Kultury Słowian. I tutaj mamy takie właśnie baśnie razem z tym ujęciem archaicznym, tak? Gdzie mamy pewne pojęcia, które już dzisiaj możemy jakoś tam postrzegać jako zatarte. Tak? Mamy bardzo wiele motywów takich, które się składają
na te funkcje, role i właśnie z motywem inicjacyjnym, tak? Gdzie występuje właśnie Baba Jaga jako ten najważniejszy inicjator bohater. Mhm. Z tego, co się dowiedziałem, to jest to twój pierwszy wykład na temat właśnie Baby Jagi, więc mam nadzieję, że uda się i będziesz szczęśliwa z tego powodu, ale powiedz mi, czy masz plany na kontynuację nie tylko i wyłącznie przeprowadzania takich wykładów w innych miastach i czy będzie kontynuacja w postaci na przykład jakiejkolwiek innej postaci z bajek? Jak najbardziej. Bardzo, bardzo bym chciała. Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Na temat planów odnośnie wykładów? Tak? Przyszłych wykładów. Znaczy, no, na pewno jestem do tego zachęcana. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie się to nie zmieni. Myślę, że ten pierwszy wykład był dla mnie taką też inicjacją, można powiedzieć, tak? Że wyszłam na jakiś nieznany teren, bo ja raczej mam takie doświadczenie bardziej biznesowo-szkoleniowe niż wykładowe. Zwłaszcza, że poruszam się w systemie pojęciowym, naukowym, etnograficznym, tak? Czyli takim, w którym nie jestem bezpośrednio wykształcona, natomiast już mam pewną ugruntowaną wiedzę i przemyślenia, którymi się chcę bardzo podzielić, tak? Bo wierzę naprawdę, że to jest pewna wartość, która może być przydatna dla osób, które chcą zgłębiać kulturę Słowian, po prostu nasze dziedzictwo kulturowe, tak? No to jeżeli chodzi o plany, no to na pewno myślę, że na podstawie informacji zwrotnych, jakie otrzymam po dzisiejszym wykładzie, dopracuję na pewno swój performance, spójność i strukturę wykładu. No i mam nadzieję właśnie odbyć takie wykłady na przykład we Wrocławiu, tak? Czy w Warszawie, czy w Toruniu. Jestem do tego zachęcana, znam też osoby, które tutaj są w stanie to zorganizować. Między innymi autor blogu Słowiańska Moc, tak, który się bardzo angażuje w organizację zagajników czy właśnie takich spotkań kulturowych, wykładowo-dyskusyjnych. Rozumiem, dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję za wspaniałe wystąpienie. No i co, teraz zapraszamy na wszystkich Państwa na wykład, który już po tych słowach zobaczymy. Moim gościem była Małgorzata Powroźnik, ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dziękuję. Dziękuję. Witam wszystkich. To może się przedstawię, powiem tam dwa słowa o sobie, chociaż to jest mniej ciekawe niż sam wykład, jednakże dziękuję przede wszystkim tutaj że tak powiem, właścicielowi Słowiańskiej Mocy. To jest najlepszy blog o słowiańskiej kulturze, najbardziej rzetelny, oparty o źródła w prawidłowych kontekstach, więc zapraszam serdecznie do śledzenia bloga Słowiańska Moc, tak? Ponieważ tam mamy najwięcej takich artykułów, które opierają się na źródłach naukowych. Ja personalnie pochodzę z Krakowa, podobnie jak tu moja przyjaciółka, która przyjechała tutaj mnie wspierać mentalnie, tak? Od jakiegoś czasu mieszkam w Warszawie, pracuję w IT. Wykształcenie mam bardziej psychologiczno-pedagogiczne. Jednakże od wielu lat interesuję się antropologią kulturową, etnografią, takich korzeniach, można powiedzieć, które gdzieś tam kształtują naszą słowiańską tożsamość. A szczególnie też w ostatnich latach interesowałam się powiązaniem pomiędzy takimi, można powiedzieć, korzeniami kulturowymi, bajkowymi, z tym, co dzisiaj możemy reprezentować sobie społecznie, tak? Jak radzimy sobie z codziennymi problemami, jak kształtuje się nasza tożsamość społeczna, kulturowa. I wychodzi na to, że naprawdę to jest ogromny materiał badawczy, ogromny materiał do przemyśleń, który nie w sposób w ogóle przedstawić w ciągu 2 godzin oczywiście, tak? Natomiast myślę, że pewna namiastka tych informacji, o których chciałabym opowiedzieć, może będzie jakimś takim tematem do przemyśleń, do potem takich personalnych poszukiwań, tak? Żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Oczywiście pełna bibliografia, tak? Będzie przedstawiona. Później można sobie zajrzeć na blog Słowiańska Moc, gdzie cała lista polecanych tytułów, tak, pozycji z kręgu takich rzetelnych informacji, źródeł naukowych będzie przedstawiona. Więc dobrze, więc teraz sobie usiądę. No i przede wszystkim właśnie.
Więc chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć nieco o postaci Baby Jagi. Z tego, co rozmawiałam z różnymi środowiskami i osobami, które nie są w temacie, lub takie, które są zainteresowane, lub takie, które gdzieś tam pamiętają z dzieciństwa różne opowieści, tak, albo właśnie gdzieś tam jakieś swoje archaiczne wyobrażenia opowiadały, tak. Więc chciałabym Was zapytać przede wszystkim, czy ktoś z Was kojarzy tą postać Baby Jagi z jakiejś innej baśni niż o Jasiu i Małgosi? No właśnie tak to mniej więcej wygląda, ponieważ to jest taka najbardziej znana gdzieś tam, która weszła w mainstream, tak, gdzieś taką powszechną kulturę. Natomiast ona się pojawia w bardzo wielu baśniach. Przede wszystkim są to raczej takie przekazy rosyjskie. Dlatego szerzej ta postać występuje na przykład w takich bajkach, nawet takich z lat 60., 80., tak, w ruskim folklorze, gdzie ona częściej występuje. Przede wszystkim to jest najlepiej udokumentowana postać słowiańska, ze słowiańskiej mitologii, ze słowiańskich źródeł, tak, więc na pewno warto trochę bardziej się pochylić nad tej postacią. Może tak też słowem wstępu chciałabym Was zapytać o samą bajkę. Jaka według Was jest rola baśni? Tak? Czy to jest tylko, nie wiem, na przykład dla dzieci? Tak? Jaka jest rola baśni w dawnych tradycyjnych kulturach albo dla Was? Jak myślicie? Mi się wydaje, że baśnie miały w sobie pewnego rodzaju aspekt nauczania, żeby coś robić albo czegoś nie robić, że za dobre uczynki są wynagradzane, te złe uczynki są karane. Kształtuje jakieś postawy, nie chodź, tak? Do lasu w nocy, bo tam jest buka. Na przykład. Albo Baba Jaga. No a ktoś jeszcze coś może powiedzieć? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to krytyka archetypowa Junga i archetypy. Już tak wysokopoziomowo, to tak spokojnie. Archetypy, właśnie. Archetypy, tak, jak najbardziej tam są kształtowane, to też jest inny temat. Natomiast może teraz inne pytanie. A jaka jest rola właśnie w takiej naszej współczesnej kulturze społecznej, jaka jest rola seriali, jaka jest rola filmu? Książki, historie. Dlaczego my się tak angażujemy w te historie? Dlaczego tak przeżywamy to, co się w nich dzieje? Seriale to chyba zapchaj dziury, nie? No, nie wiem. Jak dla mnie, ale jeżeli chodzi o filmy takich, nie wiem, czy to wyższych, czy niższych lotów, to ludzie bardzo lubią przeżywać różnego rodzaju emocje, szczególnie te silne. No właśnie, z czym one się wiążą, te emocje? Dlaczego? Przecież to jest wszystko zmyślone. Z dopaminą. Jesteśmy uzależnieni od tego i jest to wykorzystywane bardzo w filmach. No ale dlaczego? Dlatego pornografia jest tak szeroko rozwinięta. Ja nie żartuję, naprawdę. Dopamina jest naturalnym narkotykiem. Ja wiem, co to jest dopamina. No. Natomiast dlaczego ona akurat się wydziela w trakcie oglądania historii, która jest najczęściej tak zmyślona, wymyślona przez kogoś? To rozrywka? Powiem tak, może żeby trochę nakierować, bo zarówno filmy, różne historie spotykają się czasem z bardzo silnymi emocjami, że na przykład przedstawiają jakieś wartości, albo zaburzają jakieś wartości, albo że nam się, albo bohater nas rozczarował, tak? Albo bohater nas zachwycił, albo komentujemy szeroko, że film, dana historia czegoś nas uczy, edukuje, tak? Albo porusza jakiś problem społeczny. I to może być na różnym poziomie. Oczywiście, że takie historie, takie fabuły są, pełnią funkcję rozrywkową, tak? Natomiast one są takim odzwierciedleniem nie tylko kulturowym, ale też rzeczywiście w kontekście globalnym pewnych problemów, zmartwień, też jakichś takich współczesnych problemów społecznych, jakichś takich kwestii moralnych na przykład, które są trudne do rozstrzygnięcia, tak? I takie, które przeżywam, bo my się utożsamiamy z tymi bohaterami, tak? Na przykład my po prostu przywiązujemy się do tego bohatera. Więc na przykład jak mamy jakiś horror i tak dalej, no to nam skacze adrenalina, zaczynamy się denerwować, tak jakby nasze ciało zachowywało się tak, jakby w to zagrożenie realnie istniało i przygotowywało się na nie, tak? Tak samo jak można zwrócić uwagę, że wiadomości w telewizji, tak? Czy
pierwsze, na pierwszym miejscu zawsze są pokazywane te, które wiążą się na przykład z jakimś zagrożeniem, tak? Coś się wydarzyło i tak dalej, bo to jest nasze też takie adaptacyjne przystosowanie, żeby przede wszystkim być gotowym na to, co nam zagraża. Więc zarówno fabuły, filmy, seriale, to już nawet niezależnie od formy, tak? Kształtują nasze wyobrażenie o życiu społecznym, kształtują nasze wyobrażenie o tym, jakie jest nasze miejsce też, tak? Jakie są postawy społecznie doceniane, akceptowane, gdzieś tam gloryfikowane, a jakie są potępiane, tak? Oczywiście to zależy od kręgu kulturowego, natomiast już w tym momencie bardzo dużo dziedzin jakby się ze sobą pokrywa, gdzie możemy znaleźć jakieś wspólne płaszczyzny, na przykład na takim Netflixie, tak? To już mamy seriale na przykład z Turcji, mamy hinduskie, mamy w zasadzie z każdego prawie niemalże zakątka świata. A to już jest inny temat. A chciałabym wrócić teraz do czasów, kiedy ludzie nie mieli Netflixa, tak? Były takie czasy. Nie było filmów, tak? Więc co tak naprawdę służyło ludziom, żeby budować jakąś taką swoją tożsamość społeczną, że jakiś taki materiał, bo mózg ludzki tak naprawdę potrzebuje informacji, potrzebuje się przygotować na różne zagrożenia, potrzebuje się przygotować do życia, tak? Usłyszeć wcześniej jakieś wzorce, takie paterny, postawy, tak? Punkt odniesienia. Poza tym też baśnie nie były tylko dla dzieci, tak? Żeby uchronić je przed zagrożeniem, na przykład, żeby nie wychodziły same do lasu, w pole i tak dalej. Ale też poruszały wszystkie aspekty tak naprawdę ludzkiego funkcjonowania. Nie tylko chodzi o zagrożenia, tak? Chodzi też o odniesienie się do takich typowych ludzkich trudności, na przykład, nie wiem, problemy miłosne, tak? Próba zaakceptowania śmierci, próba zaakceptowania tego, że niczego nie dostajemy za darmo, że żeby dojrzeć, żeby zostać bohaterem, trzeba przejść jakiś taki etap inicjacyjny, tak? Że trzeba na przykład pogodzić się ze stratą ziemi albo bliskich i tak dalej, więc te wszystkie aspekty tak naprawdę pojawiają się tak samo w baśnie, jak nieraz współcześnie w Netflixie, załóżmy, tak? Wtedy ludzie po prostu żyli tymi baśniami i one służyły też do tego, żeby kształtować jakieś postawy społeczne, kształtować pewien, nie wiem, kodeks moralny też, tak? Jak i też przeżywać je. Że na przykład młoda osoba pomyśli, że ja chcę być takim bohaterem, tak, który pokonał smoka, tylko wtedy, jak będę odważny, tak, wyjdę spoza tego bezpiecznego kręgu, to ja wtedy coś otrzymam, na przykład jakąś nagrodę albo znajdę żonę, cokolwiek. Więc to tak słowem wstępu, jeśli chodzi o same baśnie, tak? Czyli one nie były tylko dla dzieci, one były bardzo ważnym takim ogniwem, taką materiałem, strukturą do budowania społecznej tożsamości, identyfikacji, kultury i kształtowały nas tak socjalnie. Więc chciałabym teraz nawiązać, przeniesiemy się do słowiańskich korzeni, do właśnie, jak już wspomniałam, najlepiej udokumentowanej postaci słowiańskiej w źródłach. Oczywiście mamy nasz mit, który mówi też o innych bogach, prawda? Ja prywatnie też jestem rodzimowiercą, więc jakby jest też wiele kwestii, o których mogłabym opowiedzieć właśnie w kontekście mitu, ale dzisiaj skupię się na samej postaci Baby Jagi, żeby wam pokazać, że to nie jest tylko postać, nie wiem, z bajek, horrorów, do straszenia, tak? Że za tą postacią stoi coś więcej. Stoi tak naprawdę, ona ma wiele twarzy, a jest bardziej ambiwalentna, ważna w naszym życiu, niż mogłoby się wydawać. Więc po pierwsze, nawiążę do tego, że Baba Jaga, wszyscy możemy wiedzieć, jak jest przedstawiana, tak? Że jest bardzo brzydka, że ma obwisłe piersi, tak? że ma kościaną nogę na przykład, że pożera dzieci, tak, albo wygląda jak Szymon przed chwilą, albo właśnie jest po prostu niebezpieczna, tak? I wydawałoby się, że jest wyłącznie negatywną postacią, taką niebezpieczną. A bodajże w XIV wieku nawet jędza została po prostu zapisana w jednej z kronik średniowiecznych kościelnych jako wróg ludzkości i wróg kościoła. Jędza po prostu. A typologicznie ona pasuje do naszej postaci, którą rozpoznajemy jako Baba Jaga.
A współcześnie no to też nie widzimy nic poza tym negatywnym obrazem. Natomiast sięgając właśnie do korzeni, widzimy, że to jest tak naprawdę postać ambiwalentna. Że ona, możemy się od niej uczyć. Ona jest przede wszystkim inicjatorką, tak? Zmusza nas do pewnej inicjacji, tak? Spełniania pewnych zadań, spełniania pewnych bardzo trudnych kwestii, konfrontacji z własnym lękiem, z konfrontacji z trudnościami, po czym bohater, bo większość tak naprawdę baśni, bardzo polecam zbiory Polskiej Akademii Umiejętności, Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasiewa. Także tutaj mamy bardzo dużo baśni, nie tylko Jasiej Małgosi, zresztą to jest bardzo uproszczona wersja jednej z baśni tak naprawdę, tak? Mamy tych baśni na pewno co najmniej kilkadziesiąt, gdzie powtarzający się motyw, tak? Powtarzająca się funkcja Baby Jagi, ona reprezentuje tak naprawdę wszystko, czego się boją ci bohaterowie, albo ona jest po prostu jakąś przeszkodą życiową, tak? Wszystkim tym, co się, tak naprawdę ludzie nie chcą, tak? Ludzie lubią tak naprawdę łatwość, przyjemność, to co jest ładne, to co jest takie właśnie przyjemne, zwłaszcza, że teraz mamy taką kulturę nastawioną na relaks, przyjemność, komfort, wygodę, tak? Bezpieczeństwo. Słucham? Bezpieczeństwo. Tak, jak najbardziej, poczucie bezpieczeństwa, tak? Że to nie jest jakoś gloryfikowane, żeby pakować się w jakieś problemy, jakieś tego rodzaju rzeczy. Pojawia się właśnie motyw heroizmu w momentach, kiedy społeczeństwo jest w jakimś stanie zagrożenia oczywiście, tak? Wtedy ta narracja społeczna się zmienia. Natomiast ona reprezentuje wszystko to, czego się boimy, tak? Oczywiście później to uzasadnię za chwilę na źródłach, tak? Chciałam tylko powiedzieć też o pewnym założeniu, które ja osobiście bardzo mocno odczuwam, z którym się zgadzam, że wszelkie nasze trudności życiowe, na przykład, nie wiem, operacja, tak, która ma nas wyleczyć, poprawić zdrowie, albo przechodzenie pewnych zmian, transformacji, to jest bardzo ważny motyw, który się pojawia w baśniach, tak, że się zmieniamy, kształtujemy, tak, wyrastamy z pewnej postaci takiego wewnętrznego dziecka, które jest bezradne, tak, które nagle na przykład traci rodziców, tak jak w baśniach pojawia się taki motyw, tak, między innymi o Wasylisie, do której też później przejdziemy, że po prostu nagle jest inicjacja, tak? Musimy sobie z czymś poradzić. No jest dyskomfort, jest poczucie strachu, zagrożenia, nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, tak? Które nam na przykład rodzice w domu zapewniali. Musimy wyjść do tego ciemnego lasu, musimy się zmierzyć z tym, co tam na nas czeka, musimy się zmierzyć z tym, czego się tak naprawdę gdzieś tam boimy, ale to zamiatamy gdzieś pod świadomości, tak? I większość baśni zdecydowanie zawiera motyw bohatera. Czasami bohater walczy i z Babą Jagą, czasami Baba Jaga pomaga bohaterowi poprzez polecenie jakichś zadań, tak? Albo jest darczyńcą, przekazuje magiczny przedmiot, tak? Który pozwoli bohaterowi jakoś tam przetrwać. Więc ona zawsze jest jakby zaznaczona, zamknięta w tym obszarze motywu inicjacji. Tak, że ona jest potrzebna, żebyśmy dorośli, żebyśmy osiągnęli tego, czego pragniemy, tylko nie możemy być tchórzami, musimy spojrzeć jej w oczy, nie uciekać przed jej domkiem na kurzej nóżce, wokół której jest pełno czaszek ludzkich, tak, bo tak jest przedstawiane właśnie jako coś strasznego, z którym się musimy zmierzyć. Tak. Więc właśnie do tego dążę, żeby przedstawić ją jako bardzo złożoną postać o wielu twarzach, ale warto ją zrozumieć, tak? Bo tak naprawdę te baśnie, które w tej wersji zdecydowanie nie są dla dzieci, nie polecam, ale dorosłym jak najbardziej, żeby też przemyśleć pewne motywy, pewne fabuły, pewne scenariusze, które mamy we własnym życiu, ale nie patrzymy na nie tak kompleksowo, całościowo i postrzegamy często jakieś próby, trudności wyłącznie jako coś złego, tak? Niepotrzebnego w życiu. Dobrze, to kończąc właśnie jakby swój osobisty komentarz, chciałabym przejść do bajki jako struktury i jaką rolę Baba Jaga w niej pełni. Przede wszystkim skąd w ogóle etymologia, tak, tej nazwy, skąd powstała? Baba Jaga to jest bardziej taka rekonstrukcja od Słowian wschodnich, tak, z takich terenów bardziej rosyjskich, białoruskich, gdzie bardziej to była jęga,
ale gdzieś tam rekonstrukcja bardziej przekształciła to na Jaga. Natomiast nasza Polska to jest Jędza. Dlatego się mówi Baba Jędza i można to przetłumaczyć jako starucha mąk. Czyli baba, czyli bardzo stara kobieta, tak? Nierzadko, niekoniecznie negatywna, tak? Bardzo mądra, stara kobieta, wiedźma. Jędza to oznacza męki, czyli można powiedzieć, że głębsza interpretacja, która z tego płynie, to po prostu zdobywanie mądrości przez męki, przez doświadczenie, tak? Więc generalnie tym się różni taka etymologia. Ja bym puściła w obieg mapę etnograficzną. Może się tutaj zbliżę, tak? Nie mamy rzutnika, ale i tak sobie poradzimy. To jest mapa, która została opracowana na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. i 80. XX wieku przez pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego. Oczywiście, gdyby ktoś potrzebował wskazówki, jak znaleźć więcej takich przekazów, jak najbardziej można pytać. Ta mapa, to jest mapa Polski, która przedstawia jakby etnograficzne informacje o wierzeniach w demony. I to jest całkiem niedawno, 70-80 lata. Wydawałoby się, że to już takie nowsze czasy. Natomiast w wielu miejscach, zwłaszcza na Podkarpaciu, pojawia się wierzenie, autentyczne wierzenie, nie że bajka dla dzieci służąca temu, żeby dzieci nie wchodziły w las, tylko że naprawdę za porywanie dzieci, zagnięcia albo gdzieś tam w lesie sobie żyje dalej Baba Jędza, Baba Jaga. To jest jakby zamiennie używane przez taką miejscową społeczność, zazwyczaj wiejską. Także ja puszczę w obieg, żeby sobie to obejrzeć. Tak? Jeszcze sobie to pojąć z tego, co pamiętam, jest też taka teoria, która wiąże to słowo jedza ze słowem wąż. Właśnie po łacinie Arkanguis Azji w języku irańskim. Mm-hmm. A to w jakich, mniej więcej w jakich ktoś, autora może pamiętasz? Wiesz co, mogę coś szukać. No to by było ciekawe, ale to nie, nie jest w zasadzie... Ja się spotkałem przy pitań irańskim ostatnio, właśnie z tym, że sobie wiązaniem Azji, właśnie Baba Jędza. Mm-hmm. Mogę popatrzeć, skoro gdzie ktoś chce coś. A znaczy właśnie do tej postaci też jest dużo podejść, o tym będę jeszcze mówić, o podejściach badaczy, natomiast czasem się ją wiąże z taką postacią bliżej lunarną, chtoniczną, więc albo ona jest też zaprzyjaźniona z wężami, tak? Z kruki, węże, koty, wilki, tak? To jest jakby ten jej obszar, z którym się ją kojarzy. Natomiast chętnie się zapoznam, bo nie słyszałam akurat o tym. Mhm. Tak, to na pewno ten. A na drugiej stronie jest dom, który to jest w Warszawie, w Lesie Bemowskim. Ten dom jest podwójny i ma właśnie taką pomarszczoną korę. Dawniej kultury i wiejski postrzegały właśnie takie niezwykłe drzewa o niezwykłych kształtach, jako te, które zostały dotknięte przez ducha. Bywały właśnie drzewa święte, tak? Tak samo jak w Konopielce mamy taki fragment, gdzie po prostu, gdzie dochodzi do konieczności ścięcia drzewa, no to jest taki bardzo, to też, tak, to jest podniosły moment i pełen lęku, przecież to drzewo jest święte. I to jeszcze mamy właśnie w takiej literaturze klasycznej, tak, naszej polskiej, zwłaszcza z epoki pozytywizmu, tak, że tam wiele takich momentów się pojawia. Więc miejscowa lokalna ludność nazywa ten dom babcią w ciepłych majtkach, bo to przypomina trochę takie nogi, tak? Natomiast rodzimowiercy, którzy przychodzą właśnie pomedytować się, pomodlić, tak, nazywają dom Baby Jędzy. No i powiedzmy, że po prostu traktujemy ten dom jako święty. To jest na drugiej stronie. Na trzeciej mamy wyobrażenie Jędza według Marii Kozłowej z Machowa. To jest po prostu jakby rekonstrukcja wyobrażeń wiejskich, informatorki, czyli właśnie kobiety, która gdzieś tam wyrosła w tych rdzennych wyobrażeniach tam od pokoleń, tak? Jak taka Jędza mogła wyglądać. Są różne przekazy, że albo siedzi babie pod spódnicą, albo gdzieś tam czyha, tak? Natomiast mniej więcej tak właśnie wygląda to wyobrażenie. A tutaj mamy Jędza według rysunku informatorki terenowej Marii Kozłowej z Machowa. Jest to napisane: Jędza siedziała babie pod spódnicą albo koło drogi, więc trzeba się było pilnować. Nie? O, mi się tak trochę rozpaliło, ale już naprawimy.
O, tutaj. Tak, to puszczę w obieg i rozpocznę kolejny temat. Proszę bardzo. Więc kolejny punkt, można powiedzieć, który chciałabym poruszyć, jest związany z tym, jaką rolę Baba Jaga pełni w podejściu strukturalnym do bajek, tak? Typologiczno-strukturalnym. A w zasadzie co to są za pojęcia, tak? Jak można do baśni podchodzić jakoś bardziej analitycznie, strukturalnie, to by można było się zastanawiać, tak? Bo czasami to wyobrażenia, czy taka wiedza powszechna mówi raczej o tym, że baśnie są od siebie niezależne, że co wioska to inna wersja, tak? Co region to inna wersja. No ale właśnie się okazuje, że nie jest tak do końca, tak? Mogę polecić też autora, wybitnego rosyjskiego badacza, Władimir Prop. To jest pierwsze wydanie tej książki, Morfologia bajki magicznej, pojawiła się w latach 20, czyli w zasadzie 100 lat temu. Natomiast w zasadzie żaden badacz później nie był w stanie tak naprawdę nadpisać ani dodać czegoś bardziej wartościowego, które by wyjaśniało strukturalną morfologię bajki. Czyli tak naprawdę Prop poświęcił wiele, wiele godzin do tego, aby proszę sobie obejrzeć, wiele godzin na to, aby przeanalizować pod kątem strukturalnym i funkcyjnym baśnie. No i doszedł do bardzo ciekawych wniosków, tak? No przede wszystkim Baba Jaga pojawia się w nim bardzo, bardzo często. W zasadzie to jest taka postać najbardziej zarysowana. Rozróżnił takie pojęcia jak funkcja w baśni, jak postać, jak role funkcyjne. No i okazało się tak naprawdę, że badając bajki również nawet czasami gdzieś tam poza słowiańskim kanonem, odkrył, że w bajce jest tylko 30 funkcji. Tylko 30, nawet jeżeli tych bajek jest po prostu mnóstwo, to mamy pewien stały fundament strukturalny, tak, w którym jest właśnie funkcja, zaraz powiem co to jest. Natomiast zmiennymi to są postacie, tak, bo na przykład kiedy mówimy o roli antagonisty, czyli ktoś, kto na przykład nam zagraża i przez tą postać musimy gdzieś wyruszyć, coś zdobyć, tak, no to antagonista przybiera różną postać i nawet jak wygląda, czy to jest wąż, czy to jest macocha bardzo często, czy to są jakieś złe siostry, to jest zmienna, to jest po prostu gdzieś tam wtórne, natomiast funkcje pozostają, tak? Tutaj już blisko jesteśmy archetypów, natomiast do archetypów przejdziemy później. Więc tutaj też zaraz pokażę Wam ilustrację, gdzie mamy wstęp do baśni o Wasylisie. Dobrze, poczekam, żebyście spokojnie przeszli. Więc Władimir Prop, przede wszystkim jego praca naukowa opierała się na analizie materiału bajkowego, analizie strukturalno-typologicznej, historycznej, też kładł nacisk na to, jak te baśnie się zmieniły w ciągu czasów, tak? Jakie chrześcijaństwo miało wpływ na to, czy w baśniach są jakieś takie źródła nawiązujące do archaicznych praktyk rytualnych, religijnych, tak? I w wielu momentach to wykazał oczywiście. Tutaj właśnie przeczytam Wam wyodrębnienie takich pojęć jak schemat, funkcja, postać, atrybut postaci. Funkcja kształtuje rolę postaci oraz akcję, narzucają bajce ostateczną formę i dynamikę. Mimo różnorodności podań i licznych transformacji, funkcje ich oraz ich ilość, około 30, są niemal niezmienne. Postać jest to, wiadomo, aktor, podmiot podporządkowany pełnionej funkcji, tak? Czyli ten bohater w baśniach zazwyczaj jest podporządkowany swojej misji, jakiejś swojej potrzebie, tak? Czemuś, co po prostu zewnętrznie zmusiło go do tego, żeby wyruszyć, pokonać smoka albo cokolwiek zrobić, tak? W tych baśniach, gdzie występuje Baba Jaga, to zazwyczaj występuje inicjacja, nabieranie mądrości przez konfrontację. Tutaj są jeszcze pozostałe role funkcyjne, funkcje postaci, więc zaraz o tym powiem.
przeczytamy sobie, żeby to nie były takie suche hasła, tak? Jeśli się ich wcześniej nie słyszało, to niekoniecznie można to odnieść do tego, co już wiemy. Więc zrobimy sobie tak. Przeczytamy sobie teraz bajkę. Dobrze. No to teraz poczytamy sobie bajkę, ale w trakcie tej bajki będę zaznaczać właśnie te elementy dotyczące struktury, ról funkcyjnych, motywów i tak dalej. Więc chcę wam przeczytać baśń o mądrej Wasylisie. Kto z was słyszał o tej baśni? Słyszałem, ale nie czytałem tego. A wy słyszeliście? Tak? A pani skąd słyszała? Bodajże w Biegnącej z Wilkami jest. Tak, tak, Clarissa Piękna Estes jak najbardziej. Zresztą, zresztą będę czytać właśnie jej wersję ze względu na to, że ona jest taka najbardziej, powiedzmy, dla nas zrozumiała, tak? Ponieważ w baśniach ze zbioru Aleksandra Afanasiewa czasami są takie motywy, których nie zrozumiemy, tak? To już jest takie już bardziej kulturowe, na przykład, że bohater znajduje kości i je zakupuje w ziemi, nie wiemy dlaczego, to już jakby dłuższa rozmowa, tak? I wydaje mi się, że ta wersja Pinkoli Estes jest najbardziej dla nas strawna, że tak powiem, a jednocześnie jest bardzo rzetelna, tak? Odtworzona na podstawie właśnie, odbudowana na podstawie materiałów etnograficznych. Dobrze, więc baśń o mądrej Wasylisie. To już jest taka bardzo w zasadzie znana na wschodzie, tak? Wśród Rosjan, Białoruś, to jest w zasadzie taka bardzo znana baśń. Jak się kupi nawet taką książkę z bajkami rosyjskimi, to ona zawsze tam jest. Zresztą ja też mam taką książkę właśnie. Więc tak, dawno, dawno temu była sobie, a może i nie, młoda matka leżąca na łóżu śmierci, z twarzą tak bladą jak białe płatki woskowych róż w zakrystii pobliskiego kościółka. Jej mąż i mała córeczka siedzieli na skraju starego drewnianego łóżka, modląc się, by Bóg przyprowadził ją bezpiecznie na tamten świat. Konająca matka przywołała Wasylisę, i dziewczynka w czerwonych bucikach i białym fartuszku przyklękła u jej boku. Oto laleczka dla ciebie, kochanie, szepnęła matka i spod włochatego pledu wydobyła malutką lalkę, która tak jak Wasylisa była ubrana w czerwone buciki, mały fartuszek, czarną spódniczkę i kamizelkę wyszywaną kolorowymi nićmi. Wysłuchaj moich ostatnich słów, najdroższa dziecino, rzekła matka. Jeśli kiedykolwiek zgubisz drogę albo będziesz potrzebowała pomocy, zapytaj tą laleczkę, co masz robić, ona ci pomoże. Miej ją zawsze przy sobie, nikomu o niej nie mów. Nakarm ją, kiedy będzie głodna. To moja obietnica, moje błogosławieństwo dla ciebie, najdroższa córeczko. Z tymi słowy oddech zatonął w ciele matki i połączył się z duszą, uleciawszy z pomiędzy warg. Po chwili umarła. Więc w tym fragmencie już widzimy taki, można powiedzieć, początek akcji bajkowej, która jakoś tam właśnie popycha już okoliczności sprzyjające inicjacji, tak? Ponieważ Wasylisa musi teraz dorosnąć, straciła mamę, odeszła, tak? Więc bardzo często utrata rodzica właśnie wzmacnia tą funkcję inicjacyjną bajki, tak? W odnośnie do bohatera. Natomiast też pojawia się motyw darczyńcy, czyli dostajemy magiczny przedmiot, który nam w jakiś sposób może pomóc. Co zresztą odnosi się tak naprawdę do naszego realnego życia, ponieważ to, jak sobie poradzimy w życiu, bardzo zależy od tego, co nam rodzice dadzą, czego nas nauczą, prawda? Więc można powiedzieć, że w metaforze dają nam taką laleczkę, która nam podpowiada, która nam kieruje, ale musimy o nią dbać, musimy pielęgnować wiedzę, którą otrzymujemy od rodziców, tak? Musimy ją stosować w życiu, więc pozornie taki archaiczny motyw bardzo jest, tak naprawdę zawiera w sobie pewną mądrość ludową, tak? Szanujmy to i pielęgnujmy, co otrzymujemy od rodziców, żebyśmy mogli sobie lepiej w życiu potem poradzić, stosując te mądrości, te rady. Dziewczynka i jej ojciec pogrążyli się w długiej żałobie, ale jak pole okrutne, zryte po bitwie, znów się zieleni, tak ojciec wreszcie otrząsnął się z bólu i ożenił powtórnie z wdową, która miała dwie córki. Choć nowa macocha i jej dzieci mówiły uprzejmym tonem i zawsze się uśmiechały jak prawdziwe damy, za ich uśmiechami kryło się coś zdradliwego, czego ojciec Wasylis nie dostrzegał.
Rzecz to pewna, że kiedy te trzy zostawały z walizą same, gnębiły ją, zmuszały do posług, kazały rąbać drwa, aż wreszcie jej gładka skóra stwardniała i pociemniała. Nienawidziły jej, bo była słodka, jakby nie z tego świata. Była również niezwykle piękna, piersi miała pełne, ich zaś więdły od podłości. Była uczynna i nigdy nie narzekała. Podczas gdy macocha i przybrane siostry gryzły się między sobą jak szczury na stosie śmieci nocy. Niezbyt sympatyczne, to trzeba przyznać. Przyszedł dzień, kiedy macocha i przybrane siostry nie mogły już dłużej znieść Wasylisy, zaczęły spiskować. Powiedzmy jej, że ogień na palnisku wygasł i wyślijmy do ciemnego lasu, do Baby Jagi. Czarownicy niech ją prosi o płomień do paleniska. Kiedy znajdzie Babę Jagę, stara wiedźma niechybnie zabije ją i zje. Klasnęły w ręce wszystkie trzy i zapiszczały jak dzikie zwierzęta z ciemnego lasu. Tego samego wieczoru, kiedy Wasylisa wróciła z chustem na opał, w całym domu panował chłód i mrok. Zmartwiona zapytała macochę. Co się stało? Na czym będziemy gotować? Jak oświetlimy ciemny dom? Macocha ofuknęła ją tylko. Ty głupie dziecko! Widzisz, że ogień wygasł? Ja nie mogę iść do lasu, bo jestem za stara. Moje córki nie pójdą, bo się boją. Tylko ty możesz iść do lasu na poszukiwanie Baby Jagi i prosić o rozszerzone węgle na rozpałkę. Niewinna Wasylisa odrzekła. Dobrze, niech tak będzie, pójdę. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, żeby zwrócić uwagę na kolejną funkcję, która się tutaj pojawia, tak? Też takim motorem bajki inicjacyjnej właśnie są takie okoliczności, kiedy pojawia się nam postać nazwana przez propa antagonista, czyli ktoś, kto nam do czegoś zmusza, coś nakazuje, tak? Albo coś zakazuje, która popycha nas do tego, że nastawiamy się na niebezpieczeństwo. Tak? Tutaj był spisek przeciwko Wasylisie, żeby ona zginęła, została rozszarpana przez wilki, albo żeby Baba Jaga ją tam zjadła, cokolwiek, tak? Więc tutaj potem oczywiście pokażę wam później jeszcze listę tych ról i funkcji, które nam się tutaj pojawiają, tak? Natomiast rola funkcyjna, która nam tu występuje, to jest bohater, antagonista bohatera, czyli macochy i przyrodnie siostry. A jakie funkcje pełni macocha z razem z siostrami? To jest podstęp, konfrontacja z bohaterem, więc później jeszcze do tego przejdziemy. I zaraz wyruszyła. Las robił się coraz gęstszy, ciemniejszy, suche patyki złowrogo trzaskały pod nogami. Sięgnęła do głębokiej kieszeni fartuszka, gdzie trzymała laleczkę, którą dostała od matki. Pogłasała lalkę w kieszeni i powiedziała: wystarczy jej dotknąć, żeby się lepiej poczuć. Na każdym rozstaju dróg Wasylisa sięgała do kieszeni i radziła się laleczki. Czy powinnam pójść w prawo czy w lewo? Lalka kiwała głową na tak i na nie. Tędy, tamtędy. Wasylisa w drodze dzieliła się z nią chlebem i robiła wszystko, co poleciła jej laleczka. Czyli możemy tutaj dostrzec, że Wasylisa pielęgnowała wiedzę, pewną wartość, którą otrzymała od mamy i dzięki temu nie gubiła się w lesie, tak, wiedziała, w którą stronę skręcić. No zupełnie jak mamy pewien znany nam wzorzec wsparcia wychowania, tak, rodzinnego. Nagle minął ją galopem jeździec w bieli na białym koniu i nastał świt. Dalej spotkała jeźdźca w czerwieni, jadącego wolno na czerwonym koniu i wtedy zeszło słońce. Wasylisa szła, a gdy się zbliżyła do chaty Baby Jagi, o uwaga, to już mamy taki moment finalizacyjny, powoli, zaraz potem zapadła noc. Ogrodzenie z czaszek i nagich kości okałające chaty zaczęło lśnić wewnętrznym żarem, także od całej leśnej polany biła niesamowita poświata. No i co zrobić na miejscu takiej dziewczyny, tak, która została wypędzona z domu i widzi nagle takie, po prostu taki obraz, tak? Dzisiaj to postrzegamy kości, motywy czaszki, wiążemy ze śmiercią i nas to przeraża, prawda? To jest straszny obraz. Natomiast też nie zawsze tak było, tak? Jeszcze w takich, chociażby z Mazowsza, tak? W Puszczy Kampinowskiej to jeszcze w XIX wieku chłopy na Podlasiu, gdzieś tam na wschodzie, tak można to zauważyć, że czasem ludzie po prostu nabijają czaszki bydła na płot, ponieważ to gdzieś tam odstrasza złe duchy, tak?
postrzegano to jako coś nieprzyjemnego, no bo kto lubi patrzeć na czaszkę, tak? Zwłaszcza ludzką też w ogóle. Ale jest to jakiś magiczny przedmiot, taki, który ma nas przed czymś ochronić. Może dlatego, że właśnie wzbudza takie emocje, że to jest taki silny symbol, taki mocny, prawda? Więc Baba Jaga jest w ogóle otoczona całym, to jest z ludzkich, zwierzęcych czaszek, więc to też ma swoje głębokie znaczenie symboliczne, tak? O którym potem powiemy sobie jeszcze. Baba Jaga była straszliwą istotą. Jeździła nie powozem, nie dorożką, ale w kotle w kształcie moździerza, który latał o własnych siłach. W tym dziwacznym pojeździe czarownica wymachiwała wiosłem w kształcie tłuczka, a drogę za sobą zamiatała miotłą zrobioną z włosów zmarłych. Kocioł szybował po niebie, a tłuste włosy Baby Jagi powiewały za nim. Długi podbródek zakrzywiony w górę i wielki haczkowaty nos stykały się po środku. Miała małą, siwą, kozią bródkę i na skórze mnóstwo brodawek od jagodów ropuch. No nie za piękna. Paznokcie w brązowych plamach były grube, ostro zakończone i tak zakrzywione, że nie mogła zacisnąć dłoni w pięść. Jeszcze bardziej niesamowity był dom Baby Jagi. Stał na ogromnych, pokrytych łuskami, żółtych, kurzych nogach i wędrował tu i tam, a czasem wirował w kółko jak ekstatyczny tancerz. Rygle na drzwiach i okiennicach zrobione były z ludzkich palców rąk i nóg, a zamek u drzwi frontowych był pyskiem, z którego wystawało mnóstwo ostrych kłów. To można powiedzieć, że tutaj Estes połączyła pewne elementy, tak, które zebrała z różnych regionów. Oczywiście tak jak postać i sama funkcja pozostaje niezmienna, to jednak zmiennymi, niczym w algorytmie, tak? No to mamy po prostu takie lokalne wyobrażenie, jakieś elementy, czasem ten dom na kurzej nóżce jest na jednej nóżce, czasem na dwóch, czasem się porusza, czasem znika, czasem się przemienia na przykład właśnie w coś innego. Mamy taką, oglądałam kiedyś taką świetną rosyjską bajkę, znaczy może przerazić, a może nie ruskie dzieci, bo to trochę co innego, ale ma tam w sobie takie motywy ciekawe, na przykład nazywa się Baba Jaga Prodisz, czyli Baba Jaga protestuje. To na YouTubie można całą obejrzeć, jest po prostu niesamowita, gdzie Baba Jaga właśnie transformuje się bardzo często, tak? Bo jej domek jest cały czas mobilny, nigdy nie zatrzymuje się w miejscu tak naprawdę, tak? Może znikać, więc ta postać jest taka nieuchwytna, jest jednocześnie niebezpieczna, jednocześnie przerażająca. Czasem w baśniach pojawia się taki motyw, że trzeba zapukać trzy razy, albo trzy razy zawołać, żeby chatka obróciła się z powrotem drzwiami frontowymi, tak? Żeby ta osoba mogła spotkać się z Babą Jagą i wejść do środka. Akurat w tej bajce Baba Jaga Prodysz to jest taki ciekawy motyw, bardziej komunistyczny, ponieważ Baba Jaga na kurzej nóżce, razem z domkiem na kurzej nóżce i razem z Kościejem, to jest też inny motyw, tak? Bardzo często Kościej występuje przy Babie Jadze i w tej bajce ruskiej też, animowanej. Oni tak naprawdę chcą pokonać misia olimpijczyka. To jest tak świetna bajka, naprawdę. Jeśli sobie Baba Jaga Prodysz. I ten miś olimpijczyk oczywiście, bo to jest też nawiązanie do tych olimpiad takich chyba z lat 80. bodajże, gdzie Baba Jaga wkurzyła się, że ona nie występuje w olimpiadzie, tylko ten miś. I dlatego ona chce go zatrzymać. No, naprawdę polecam, tak? To była olimpiada w Calgary, tam był chyba maskotką miś, to był 86. Tak, chyba właśnie tak. Coś takiego, nie? Na YouTubie można całą tą bajkę obejrzeć. Mnie wciągnęła bardzo, ale nie mogłam potem spać, także... Ale no, ruskie dzieci, no to lubią takie rzeczy, więc to może trochę co innego, tak? No, nieważne, nie będę wchodzić już może w ten obszar. W każdym razie... W tej bajce też, to już jeszcze tylko tak zamknę ten temat, pojawia się kilka postaci, takich bliskich już archetypowi, tak? Jest Baba Jaga, która ma swoich pomocników, czyli Kościeja. O Kościeju też powiem później, co to jest za postać. To jest tak naprawdę bardzo stary mężczyzna, tak jest przedstawiany, z bardzo długą brodą, który pędzi bardzo szybko na swoim koniu. On też, to jest jakby osobny motyw bajkowy, natomiast on jest jej pomocnikiem. Bardzo często właśnie jest pomocnikiem, jest uczniem, jest utożsamiany ze śmiercią, z niebezpieczeństwem, z właśnie taką, można wręcz powiedzieć, żywą śmiercią, tak? On jest jej pomocnikiem, no i w dodatku tutaj mamy też motyw węża, tak jak właśnie kolega wspomniał, tak? Że
Jej pomaga żmij, czyli to jest taki smoczek z dwoma takimi łebkami, które właśnie tam coś pomaga, ale zazwyczaj te łebki się plątają o coś i nie udaje się temu wężowi na przykład, nie wiem, złapać tego misia, co tak ucieka, bo on jest oczywiście najlepszy, a nieważne. W każdym razie moje życie już nie jest takie same po obejrzeniu tej bajki, naprawdę. Dobrze, no to może wrócimy teraz właśnie do tego, co się dalej stało, bo na pewno jesteście bardzo ciekawi. A jak to się skończy? Wasylisa zapytała Laleczkę. To już w momencie, jak Wasylisa doszła do tego domu, tak? Czy to jest dom, którego szukamy? A Lalka swoim cichym sposobem odpowiedziała: tak, to jest miejsce, którego szukasz. Zanim Wasylisa zrobiła następny krok, Baba Jaga w kotle obniżyła lot tuż obok niej, niczym samolot, który trochę ten, i wrzasnęła: czego chcesz? Dziewczynka zadrżała. Babciu, przychodzę po ogień, w moim domu jest zimno, moja rodzina zginie, potrzebuję ognia. Baba Jaga warknęła: ta, znam cię, znam twoją rodzinę, jesteś do niczego dziecko, pozwoliłaś, żeby ogień zagasł. To nieroztropne z twojej strony. A właściwie dlaczego ja miałabym ci dawać ogień? Wasylisa poradziła się Laleczki i szybko odpowiedziała: bo cię o to proszę. Baba Jaga zamruczała: na szczęście, to jest właściwa odpowiedź. Zdaje się nam to trochę nielogiczne, tak? Intuicyjnie to trochę powiemy, no powiedziała tak, bo cię o to proszę, no i co to niby, bo to też właśnie ten motyw nam mówi o tym, ten fragment, że nie chodzi o to, że my musimy Babie Jadze dać jakiś konkretny przedmiot albo tego typu, tylko raczej właśnie zareagować skromnie, otwarcie, tak, jakby oswoić się trochę z tym mrokiem, który wokół niej istnieje. No i ponieważ ona jest bardzo taka bardzo skromna, ale jednocześnie bardzo odważna, tak? No to Baba Jaga niczym takie dzikie zwierzę, lekko oswojone, pogłaskane, powiedziała: dobrze, dobrze, jesteś godna, tak, pomogę ci. Natomiast to nie jest takie proste, jak się później okaże. Masz szczęście, to jest właściwa odpowiedź, na tym stanęliśmy. A Wasylisa pękała z dumy, że udało jej się dobrze odpowiedzieć. Baba Jaga pogroziła: ani myślę dawać ci ognia, dopóki na niego nie zapracujesz. Jeśli wypełnisz moje polecenia, to dostaniesz ogień. Jeśli nie... Wasylisa ujrzała, jak oczy Baby Jagi zamieniają się w nagle czerwone węgle. Jeśli nie, moje dziecko, to zginiesz. No i ile osób, bohaterów by uciekło w tym momencie w popłochu? Ale nie Wasylisa. To już mamy taki bardzo ważny moment już historii inicjacyjnej, tak? To już jest ta sama inicjacja. Decydujący moment, kiedy albo uciekniemy przed własnymi lękami, niebezpieczeństwem czy jakąś próbą życiową, albo spojrzymy w te rozżarzone oczy Baby Jagi, czerwone, i stwierdzimy: dobra, dam radę, tak? Przejdę to. No to Wasylisa właśnie stwierdziła, że się postara. Baba Jaga wpadła do chatki, rozłożyła się na łóżku i rozkazała Wasylisie przynieść jedzenie gotujące się na piecu. Jedzenia było dość, by wykarmić 10 chłopa, ale Baba Jaga pożarła wszystko, zostawiając dla Wasylisy tylko malutką skórkę chleba i łyczek zupy. Upierz moje ubrania, pozamiataj podwórze i wysprzątaj dom. Potem przygotuj posiłek, oddziel spleśniałe ziarna od dobrych i to pilnej, żeby wszystko było w porządku. Wrócę i sprawdzę, jak się sprawiłaś. Jeśli nie wykonasz zadania, to zrobię z ciebie ucztę. Mówiąc to, Baba Jaga odleciała w swoim kotle, łapiąc nosem kierunek wiatru, z włosami łopoczącymi jak żagiel. I znów zapadła noc. No więc tutaj już mamy w zasadzie samą inicjację w sobie, czyli po prostu są konkretne zadania do wykonania, można powiedzieć pozornie niemożliwe, tak? Czyli właśnie oddzielenie spleśniałe ziarna od dobrych, tak? Więc to też jest taki motyw wykonania czegoś pozornie bardzo trudnego, tak? Natomiast jak potem się przekonamy, Wasylisa dzięki temu, że właśnie ma tą gdzieś wewnętrzną, emocjonalną pomoc od matki, która została w tej personifikacji Laleczki, no to sobie oczywiście z tym też poradzi. Gdy tylko Baba Jaga zniknęła, Wasylisa zwróciła się do Laleczki. A co mam zrobić? Czy zdążę z tym wszystkim na czas? Lalka zapewniła ją, że tak, kazała jej coś zjeść i położyć się spać. Wasylisa dała jej też trochę jedzenia i zasnęła. Rankiem Laleczka wykonała wszystkie prace, zostało tylko ugotowanie jedzenia.
Kiedy pod wieczór Baba Jaga wróciła, zastała wszystko gotowe. Z jednej strony zadowolona, z drugiej rozdrażniona brakiem niedociągnięć. Baba Jaga odezwała się szyderczo. Ach, boż naprawdę wielkie szczęście. Potem wezwała wierne sługi, by zmieliły przebrane ziarna. W powietrzu pojawiły się 3 pary rąk i zaczęły mielić zboże. Plewy fruwały po chałupce jak złote płatki śniegu. Wreszcie robota była skończona i Baba Jaga usiadła do posiłku. Jadła długie godziny, nakazawszy Wasylisie rankiem znowu posprzątać dom, zamieść podwórze i wyprać ubrania. Następnie wskazała wielki kopiec piachu na podwórzu. W tej kupie ziemi i piasku jest pełno ziarenek maku, miliony. Chcę, żebyś rano powybierała mak na jedną kupkę, a na piasek na drugą. Wasylisa obalnie zemdlała. Dolorz moja, jak mam to zrobić? Sięgnęła do kieszeni, a lalka szepnęła. Nie martw się, ja się tym zajmę. Kiedy w nocy Baba Jaga zaczęła głośno chrapać, Wasylisa zabrała się do wybierania maku z piasku. A w zasadzie czy kojarzycie ten motyw oddzielania ziaren od plew? Z jakąś bajką, taką bardziej w zasadzie już kojarzoną. Tak. Gdzie był taki motyw, że stara kobieta kazała młodej dziewczynie oddzielić ziarno od plew? Tak, Kopciuszek, dokładnie. Kopciuszek to jest w zasadzie bajka, która przeszła pewną transformację, tak? Natomiast to jest, badacze znajdują wiele odniesień, metafor właśnie do tej ruskiej baśni o Wasylisie. Także tam też te funkcje pozostają w zasadzie te same, tak? No dobrze, no to zobaczymy, jak sobie poradziła Wasylisa z oddzieleniem piasku od maku. Połóż się teraz spać, wszystko będzie dobrze, powiedziała Leczka do Wasylisy. I znowu zrobiła wszystko za nią, a kiedy stara kobieta wróciła do domu, wszystko było gotowe. Baba Jaga przemówiła sarkastycznie przez nos. Dobrze, masz szczęście, że ci się to udało. Wezwała wierne sługi, by wycisnęły olej i ziarenek maku i znów pojawiły się 3 pary rąk i zabrały się do pracy. Kiedy Jaga ocierała usta z tłuszczu z potrawki, Wasylisa stanęła obok. Na co się gapisz? Warknęła Baba Jaga. Czy mogę cię o coś spytać, babciu? Odezwała się Wasylisa. Pytaj, rozkazała Baba Jaga, ale pamiętaj, jeśli za dużo wiesz, to szybko się zestarzejesz. Wasylisa zapytała o białego mężczyznę na białym koniu. Właśnie tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, że tu już też jest aspekt bardzo zgodny z postacią Baby Jagi jako starej wiedźmy, tak, odpowiadającej też temu archetypowi starej wiedźmy w kulturach, która jednocześnie jest i straszna, ale jest źródłem wiedzy, tak? To jest ta, która wie najwięcej, a prawda o świecie, prawda o naszym życiu nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli, a czasami nas przeraża, tak? Więc musimy dorastać, musimy przechodzić, nabierać różnych doświadczeń, żeby stać się mądrzejsi, żeby wiedzieć, ale przez co się szybciej starzejemy, tak? Więc dorastamy, więc to już jest ten etap późniejszej inicjacji, kiedy już po prostu nabraliśmy jakieś wiedzy po wykonaniu zadań, tak? Trzeba zwrócić uwagę, że te zadania już zostały wykonane. I dopiero potem, kiedy już jakby ten etap jest, że tak powiem, Wasylisa przeszła i nie została przerobiona na bigos czy zupę i tak dalej przez Babę Jagę, no to teraz ma prawo zadać pytania, tak? Natomiast to ostrzeżenie jest po prostu uniwersalne i naprawdę prawdziwe. Jeżeli za dużo wiesz, szybko się zestarzejesz, tak? A bardzo często też na przykład psychoanalityka, tak, taka nowożytna, właśnie dwudziestowieczna, ta klasyczna, jungowska i freudowska, poruszała temat tego, że ludzie, przynajmniej takie były teorie, tak? Oczywiście dzisiaj one nie są już takie, nie odpowiadają jakby metodom pracy, tak? Z pacjentami czy psychoterapii. Ja tylko chciałabym nawiązać do pewnej hipotezy, tak? Że na przykładzie Einsteina, tak? Który regularnie spotykał się z psychoanalitykiem, tak? Który cierpiał na depresję i wtedy powstawały takie hipotezy, że człowiek inteligentny, wrażliwy, który odbiera wiele bodźców, który zbiera wiele informacji, a jest bardziej narażony właśnie na szybkie zestarzenie się, tak? Bo dużo wie, dużo zauważa i to go po prostu tak obciąża. A im bardziej skupiamy się właśnie na jakimś tam swojej sferze, tak? Gdzie możemy sobie wygodnie siedzieć, nie martwić jakimiś tam problemami, tak? Które nas nie dotyczą, no to jesteśmy zdrowsi, no taka po prostu jest prawidłowość. Więc kontynuując. Wasylisa zapytała o białego mężczyznę
na białym koniu, tak jak pamiętamy wcześniej podczas drogi do chatki. Pytaj, przepraszam, inaczej. Wasylisa zapytała białego mężczyznę na białym koniu. Aha, rzekła Baba Jaga z czułością. Ten pierwszy to mój dzień. A czerwony jeździec na czerwonym koniu? To moje wschodzące słońce. A czarny jeździec na czarnym koniu? Ten trzeci to moja noc. Rozumiem, odpowiedziała Wasylisa. Nie krępuj się, dziecko. Chcesz jeszcze o coś zapytać? Namawiała Baba Jaga. Wasylisa już miała zapytać o parę rąk, które pojawiały się i znikały, ale laleczka zaczęła podskakiwać w kieszeni ostrzegawczo, więc zamiast tego powiedziała: Nie, babciu, jak mówię, że się za dużo wie, to można się za szybko zestarzeć. Ach, rzekła Jaga, przykrzywiając głowę jak ptak. Jesteś mądra jak na swój wiek, dziewczynko. Jak to się stało, że jesteś taka bystra? Też zatrzymując się tutaj, chciałabym zwrócić uwagę właśnie na tych trzech jeźdźców, tak? Czarny oznaczał noc, biały oznaczał dzień, a czerwony wschodzące słońce. Można się zastanowić, że skoro Baba Jaga jest tak dobrze udokumentowaną postacią, to jaką rolę ona pełni tak naprawdę w cyklu rocznym, tak? Ponieważ tak w dużym uproszczeniu zimę możemy kojarzyć z Marzanną, tak, z Welesem, a wiosnę, kiedy wszystko kwitnie i ziemię rodzi, z Matką Ziemią, z Mokoszą, tak? I tak dalej, podążając dalej z mitem, tak, że ten cykl się ciągle odradza, to Baba Jaga tak naprawdę ona nie jest nigdzie, ona jest zawsze pomiędzy, tak? Jest pomiędzy dniem a nocą, jest pomiędzy porami roku, ona jest transformacją, dokładnie, ona jest zmianą. Czyli ona po prostu reprezentuje to, co się w naszym życiu zmienia, czasem boleśnie, ale czasem na lepsze, tak? Więc ona jakby jest wręcz w spoiwach tego cyklu, tak, żeby on mógł trwać. W niektórych podaniach nawet pojawia się motyw taki, że jej dom jest otoczony 11 czaszkami, tak, bohaterów, którzy nie dali rady. No, czasem się zdarza, tak. W każdym razie to jest według niektórych hipotez, to jest nawiązanie do miesięcy i 12 miejsce, taki właśnie pal, czy tam część płotu jest pusty, tak? Więc zawsze musi być gdzieś bohater, który wygrywa, żeby świat mógł trwać, tak? Bo jeżeli ten płot już zostanie skończony, no to będzie koniec, tak? A ona cały czas jakby jest gdzieś pomiędzy. Oczywiście to jest to, co ja mówię, to jest pewna interpretacja różnych źródeł, warto na własną rękę poszukać. Natomiast ten motyw transformacji zawsze gdzieś się pojawia w tych baśniach, zwłaszcza w tym zbiorze właśnie, który Wam pokazałam w bajkach rosyjskich. Dobrze, no to kontynuując, bo już zmierzamy do końca. Tutaj Wasylisa zatrzymała się w pewnym momencie, tak? Nie nadużywała mądrości tej starej kobiety, wyczuwając, że to może być dla niej za dużo na ten moment, tak? Że to może jej w jakiś sposób zagrażać, że już się za szybko zestarzeje, że ją to obciąży, tak? To też jest ważna kwestia. No i tak, no i Baba Jaga z zadowoleniem uznała, że Wasylisa jest bardzo bystra. No i zapytała. I zapytała Wasylisę, jak to się stało, że jesteś taka bystra? Wasylisa odpowiedziała, dzięki błogosławieństwu mojej matki, uśmiechnęła się Wasylisa. Błogosławieństwo? Skrzeknęła Baba Jaga. Błogosławieństwo? W tym domu nie potrzebujemy żadnych błogosławieństw. Lepiej ruszasz w drogę, moja córko. I wypchnęła Wasylisę w ciemną noc. Czekaj, dziecko, masz. Baba Jaga zdjęła z płotu jedną z czaszek z ognistymi oczodołami i zatknęła ją na kij. Masz, zabierz tą czaszkę do domu, to twój ogień, ani słowa więcej, ruszaj w drogę. To właśnie już mamy ten etap końcowej inicjacji, tak? Czyli Wasylisa, podsumowując, została gdzieś tam wypchnięta w ten las, tak? Żeby zginęła, ale nie uciekła od Baby Jagi, nie przestraszyła się jej, wykonała pokornie jej zadania, zdobyła pewną mądrość, otrzymała pewne informacje, a co najważniejsze, ta czaszka z płonącymi oczodołami jest tym magicznym przedmiotem, drugim zaraz po tej laleczce, która dostała od mamy. Jest tym takim przedmiotem, który był brakujący, tak? Tak jak jakby ognia nie było w kominku, tak? W domu macochy i sióstr. No to ona wtedy już w nagrodę za przejście tej inicjacji
otrzymała przedmiot magiczny, który jest bardzo kluczowy w tej baśni, czyli czaszkę z płonącymi oczodołami, tak? Jeżeli sobie wyobrażamy w ogóle ten przedmiot, tak, to też wydaje się nam straszne. Nie spotkamy raczej w bajkach dla małych dzieci, tak, takiej czaszki, takiej. Chociaż już nie wiem, jakie te bajki teraz są, może japońskie ich takie są, ale... W każdym razie to... No to to jest... Co się śmiejesz? To jest taka kluczowa nagroda, jaką Wasylisa otrzymała i w dodatku ta czaszka pomogła jej przejść przez niebezpieczny las, tak? Oświetlała jej drogę. Dzięki temu, że właśnie to otrzymała. Wasylisa zaczęła dziękować, ale laczka w kieszeni znowu podskoczyła i Wasylisa zrozumiała, że musi zabrać ogień i iść. Biegła do domu przez ciemny las, na wszystkich zakrętach i rozstajach, kierując się radą laleczki. Szła przez las, niosąc czaszkę, która migotała ogniem przez oczodoły i dziury w miejscu nosa, uszu i ust. Nagle przelękła się, że czaszka jest taka ciężka i takie dziwne, rzuca światło i już chciała ją wyrzucić. Czyli po prostu to, co otrzymała, trochę ją przeciężało, tak? No w końcu to była młoda dziewczyna, tak? Ale czaszka przemówiła do niej, kazała się uspokoić i iść dalej, do domu macochy i przybranych sióstr. I Wasylisa usłuchała. Kiedy była już niedaleko domu, macocha i siostry wyjrzały przez okno i zobaczyły dziwne błyski tańczące pośród drzew. Światło się zbliżały. Nie mogły pojąć, co też to może być. Od dawna myślały, że pozbyły się już Wasylisy. Skoro tak długo nie wraca, znaczy, że już nie żyje, a jej kości porozwlekały dzikie zwierzęta. To się zdziwiło. Wasylisa była coraz bliżej, a kiedy macocha i jej córki poznały, że to ona, wybiegły jej naprzeciw, wołając, że odkąd poszła, nie miały w domu ognia. Czyli jakaś tam kara ich spotkała, tak? Cały czas marzły przez ten czas. Choć starały się ze wszystkich sił go rozpalić, zawsze wygasał. Więc one tak naprawdę oszukały na początku Wasylisa. To też jest bardzo często funkcja antagonisty, tak? Czyli postaci, która nas popycha do inicjacji, że w jakiś sposób nas oszukuje, albo po prostu prowokuje właśnie do takich okoliczności, żeby zostać skrzywdzonym, albo żeby właśnie wyruszyć po jakąś brakującą rzecz, tak? No ale właśnie czasami się to obróca przeciwko im. Więc po prostu odkąd ona poszła, one zgasiły ten ogień, nie mogły go rozpalić z powrotem. Wasylisa triumfalnie wkroczyła do domu, dumna, że przeżyła taką niebezpieczną podróż i sprowadziła ogień. Czaszka na kiju rozżarzonymi oczami śledziła każdy ruch macochy i sióstr i paliła je swym żarem, a rano ze złej trójki zostały tylko wypalone żużle. Żużle, tak. Koniec. Podobała wam się? Wszystko dobrze się skończyło, nie? No zależy dla kogo, nie? No ja też nie wiem, czy to jest taki motyw dobry dla dzieci, żeby opowiadać, że czaszka z płonącymi oczodołami wypaliła trzy kobiety na popiół, ale... Generalnie to też ma głębokie znaczenie, tak, że zyskujemy pewną moc, tak? Inicjacja jest nacechowana w tym momencie pozytywnie. No dobra, możemy umrzeć, ale jak nie umrzemy, to się opłaci, bo dostaniemy jakąś moc, magiczny przedmiot, który nam pokaże pokonać wrogów, albo pokaże pokonać swoje lęki, albo smoka. Tak jak mówiłam, personifikacja trudności czy wroga jest po prostu bardzo zmienna, tak? Tak jak mówiłam, że to jest jedna ze zmiennych. Dobrze, no to tak, już tylko podsumowując tą baść o Wasylisie, bo oczywiście są inne, ale pewnie już nie zdążymy po prostu ich przerobić. Chciałabym teraz, żebyście sobie przejrzeli taką listę właśnie funkcji postaci, atrybuty postaci, tak? A funkcja kształtuje rolę postaci oraz akcja narzuca bajce ostateczną formę i dynamikę. To już właśnie wam czytałam. Atrybut postaci to są wszelkie zewnętrzne cechy jakościowe, identyfikacyjne, tak? To też są zmienne w bajce jako w odniesieniu do całości. Czyli na przykład Baba Jaga jest brzydka, tak? Ma jakieś tam, a ma kozią bródkę, albo takie rzeczy. Albo Wasylisa właśnie jest niewinna, jest piękna, jest skromna. Taka, która właśnie nie boi się, no bo strach też często antagonista, czy ktoś, kto jest nacechowany negatywnie w tych baśniach, bardzo często właśnie ma, bardzo często się boi, tak? Więc ten strach gdzieś nas sprowadza do takich postaw agresywnych, antagonistycznych, takich, zresztą tak jak jest w życiu, tak? Ci, którzy się najbardziej boją, czy to po prostu tacy ludzie, którzy się boją,
i nie chcą się skonfrontować z rzeczywistością albo z tym, jak funkcjonują inni ludzie, zaczynają się zachowywać właśnie tak defensywnie albo bierno-agresywnie i tak dalej. I naprawdę mamy bardzo dużo przykładów właśnie w tych baśniach. Tutaj można też zwrócić uwagę na funkcję postaci, czyli podstęp, konfrontacja z bohaterem, to w obszarze antagonisty, odejście wzmocnione przez śmierć rodzica, mimowolna pomoc, opuszczenie domu, otrzymanie magicznego środka od darczyńcy, czyli Baby Jagi, albo tak jak na początku od matki, tak, tą laleczkę, pokonanie antagonisty, usunięcie braku, czyli zaniesienia tego ognia, a zawarcie małżeństwa też jest bardzo często. Zresztą w tych zbiorach, jakbyście sobie kiedyś poczytali Aleksandra Fanasiewa, to tam oczywiście jak się kończy ta baśń, to, że Wasylisa zaczęła tkać i robiła takie piękne stroje, że wieść o tych strojach dotarła nawet do cara Iwanowicza. I wzięli ślub, no po co? No właśnie. No bo czemu nie, tak? I bardzo często to jest taka nagroda w tych baśniach, tak? Zawarcie małżeństwa. Prawie zawsze jest to Carewicz Iwan, albo Iwanowicz, albo... No car, no. Słowicze, ładnie Roczkiecki, choć fajtamy się. Nie no, ona była też bardzo piękna, tak? Ale nie pamiętam, jak to zostało tam opisane, że oni się poznali. No jakoś tam była właśnie przez Tykiecki, takie, tak, zaczął nosić i... Tindera, pewnie przez Tindera, nie wiem, jak wtedy rosyjski Tinder wyglądał, to po Rosjanach się można wiele spodziewać, wiele nie widzieć. Dobrze, tak, to już właśnie tutaj przeczytałam. Natomiast chciałabym też jeszcze tak krótko odnieść się do rozmawialiśmy teraz o podejściu propa, tak? O tym, że traktuje bajkę jako strukturę, jako takie właśnie wręcz techniczne podejście to jest, tak? On nawet w tej książce, którą wam pokazałam, to on całe wzory wypisuje, tak? Że na przykład oznacza pewną funkcję jako Y, inną akcję jako, nie wiem, beta. Funkcje postaci też mają właśnie wszystkie swoje identyfikacyjne znaki i on wyprowadza z tego wzory niczym fizyczne. To po prostu to jest niesamowite, ile on musiał czasu na to poświęcić. W każdym razie, o dziwo, to jest spójne wszystko, naprawdę, jak się temu przyjrzeć. Teraz chciałabym się skupić właśnie na autorce, którą tutaj już pani z nami kojarzy, czyli Clarissa Pinkola Estes. Napisała taką książkę Biegnąca z wilkami, gdzie skupia się na archetypie dzikiej kobiety, archetypie wiedźmy. Natomiast zanim do tego przejdę, powiem wam o pojęciu archetypu, o pewnej definicji, tak? To na pewno słyszeliście to pojęcie. Czasami jest ono nadużywane, tak? Natomiast samo pojęcie najbardziej zostało rozpowszechnione przez Carla Gustava Junga, tak? Czyli tego pierwszego tak naprawdę twórcy psychoanalityki, ale on też właśnie wszedł w takie bardziej kulturowo głębokie dziedziny, tak? Właśnie analizując sny swoich pacjentów, analizując jakieś tęsknoty, tak? Jakieś takie wspólne pola kulturowe. Nawet takich kultur, które się nigdy nie spotkały ze sobą, tak? A miały pewne takie kultury etniczne, rodzime, miały na przykład bardzo podobne postacie, tak? Które wierzyły. Które miały te same funkcje, które miały też na przykład funkcję inicjacyjną, tak? Czyli w kulturze słowiańskiej jest to Baba Jaga, a w hinduskiej to jest bardzo ciekawe, ponieważ w takiej głębokiej hinduskiej wierze mamy bardzo dużo bogiń, tak, które są ułożone według pewnej hierarchii i one nawet tak grupowo po prostu pełnią różne funkcje, czy też transformacji, śmierci i tak dalej, one są przerażające, można powiedzieć, więc ktoś by się mógł zastanowić, no po co w takie bogini wierzyć, przecież one są straszne, są przedstawiane jako te, które rozrywają jakieś tam ciała, tak, siedzą sobie na tych czaszkach i tak dalej. Najbliżej według badaczy niektórych, to oczywiście to jest spekulacyjne, natomiast zachęcam do tego, żeby sobie o tym poczytać, o bogini Dumavati. Dumavati jest właśnie bogini, która jednocześnie jest przedstawiana jako bardzo piękna, ale też przerażająca i ona się też porusza mobilnie, tak? Tylko że nie ma chatki na kurzej nóżce, tylko taki powozik taki złoty, nie wiem jak to się nazywa tam u nich, który na przykład ciągną jej słudzy albo na lektyce jest noszona. Ma wokół siebie bardzo dużo kruków, wron, tak jak wilki. I mimo tego, że ona jest taka straszna, to
jej kult jest bardzo mocno zakorzeniony i bardzo dużo ofiar i modlitw jest na nich wznoszonych, na przykład, żeby przeprowadzić zmarłego jakby bezpiecznie tak na tamten świat, albo żeby odjąć jakąś chorobę, tak? Bo takie postacie często wysyłają chorobę, ale też ją odbierają, tak? Więc jest ta transformacja, wręcz narodzenie się ponowne. Musimy przejść chorobę, żeby na przykład się uodpornić, żeby stać się silniejsi, tak? Więc te boginie, zwłaszcza Dumavati, przynajmniej z tego co czytałam, pełni funkcje podobne do Baby Yagi i według mnie też gdzieś wypełnia ten archetyp, tak? Ja oczywiście nie jestem etnografem, nie jestem do tego aż tak kompetentna, żeby to oceniać, natomiast według badaczy, których czytałam, między innymi Clarissa Pinkola Estes, to jak najbardziej możemy się doszukiwać takich podobieństw. Estes też wspomniała o takiej właśnie ze swojej kultury, takiej latynoskiej, tak? La Loba. To jest, one nazywają kobietą życia, śmierci, życia. Dokładnie tak, życia, śmierci, życia. Czyli żeby zaznaczyć ten cykl odradzania się bez przerwy, tak? I dlatego nie możemy unikać trudności, nieprzyjemnych emocji, tak? Bo tak naprawdę nie istnieją emocje negatywne i pozytywne. Są przyjemne i nieprzyjemne, ale wszystkie są potrzebne, tak? Cierpienie, ból zaznacza nam, że na przykład możemy być chorzy, albo że coś nas zabolało, nie wiem, jakieś doświadczenie życiowe, a my próbujemy o tym zapomnieć, gdzieś zepchnąć, tak? A trzeba się z tym konfrontować, przerobić, może porozmawiać z kimś i tak dalej, tak? To są bardzo ważne informacje, które gdzieś tam do nas dopływają i przygotowują na transformację, na to, żeby dorosnąć, tak? Więc to jest taka, można powiedzieć, personifikacja tych rzeczy, które nas spotykają, tych emocji, no i patronką, można powiedzieć, jest właśnie taki archetyp starej wiedźmy, tej najstarszej kobiety, która zawiera w sobie mądrość całego świata, tak? A nie będę tutaj też może wchodzić w takie głębokie analizy badaczy, tak? Myślę, że po prostu bibliografii, która będzie zawarta potem na stronie wydarzenia, to pozwoli zwrócić na to uwagę. Na przykład to też jest bardzo piękna, naprawdę to jest jedna z moich ulubionych po prostu baśni o kobiecie szkielet. Nie wiem, że pani kojarzy tą baśń właśnie w książce Estes, Biegnąca z wilkami? Kobieta szkielet, tak, to jest bardziej właśnie z tych eskimoskich terenów. Bardzo w skrócie po prostu powiem, że ta baśń opowiada o tym, jak bardzo nieszczęśliwy rybak, któremu zmarła żona, był bardzo samotny, wyruszył w drogę na wody, tak, żeby łapać ryby. Natomiast on nieszczęśliwie wyruszył na wody, których się wszyscy bali. A bali się dlatego, że wierzyli, że tam mieszka demon kobiety, czyli córki, która została wrzucona do wody przez ojca. Ojciec ją utopił, dlatego że nie chciała poślubić jakiegoś tam wybranka, który on jej tam wybrał, tak? A no to sobie tam pływała i tak dalej. Szkielet. No i ten rybak akurat miał takiego pecha, że jego sieci się zaplątały właśnie w ten szkielet, tak? Tej córki. Więc jak wyłożył i zobaczył właśnie te oczodoły z jakimiś tam właśnie zielskami, takimi tam, jakimiś tam, no to się strasznie przeraził, włączył silnik i zaczął wracać. Tak jak najszybciej, nie, silnik nie, nie te czasy, przepraszam. Jak to było? A wiosła, tak, wiosła. Dobra, taki silnik bardziej analogowy, przepraszam, tak, wiosła. No i jak jeszcze im szybciej płynął, tym bardziej miał wrażenie, że ten szkielet go goni, ponieważ po prostu pod wpływem właśnie tej wody, tak, która się tam zbierała, no to po prostu ten szkielet trochę wstał, tak, i patrzył na niego. Więc w panice uciekł do swojego domku, właśnie razem z tym szkieletem. No i po prostu w ciemności trochę oddychał, tak, po prostu się uspokoił. A kiedy zapalił lampkę naftową, która daje takie bardzo ciepłe światło i to ciepłe światło trochę zmiękczyło rysy tej kobiety, tak, właśnie tego szkieletu, tak, uznał, że ona jest tak bardzo samotna, pewnie jak ja i sam, tak, że w sumie to mi jest żal, może ona nie jest jakimś demonem, może nie jest taka straszna, tak, no i kobieta szkielet nawet nie raczyła się odezwać, tak, bo się bała, co zrobi rybak. No to on ją przykrył jakimiś skórami, tak, żeby jej nie było zimno. A potem jak się położył i zasnął, no to zaczął myśleć o tym, jaki on jest samotny
i zaczął płakać. I nad jej losem też zaczął płakać, bo zrobiło się po prostu mu żal, tak? Że ona sama zabita przez ojca własnego, tak? Się gdzieś tam pływała, samotna. No i on tak płacze podczas snu, a szkielet kobiety zbliża się do niego, tak? I łapiąc te łzy pijąc. Tak piła te łzy tego współczucia, tego po prostu... tego, że rybak się na nią otworzył, dostrzegł ją po prostu, tak? I zaczął czuć jej ból. Więc ona piła te jego emocje, tak? Które były gdzieś tam zatknięte niemalże czarodziejsko po prostu w tych łzach. I ona pije te łzy, aż w końcu nabrała dużo sił. Wyjęła serce rybaka z jego ciała i zaczęła bić w to serce jak w bęben, tak? I zaczęła śpiewać tak transowo. Ciało, niech powstanie moje ciało, tak? I zaczęła odzyskiwać narządy wewnętrzne, tak, skórę, wyrosły jej piersi, biodra. Nie było dyftu, chyba podrastających nerw. Wolisz szkielet, no to twoja sprawa, tak? Przeciwieństwa się przyciągają, nie? Nie wnikam. W każdym razie nie psuj mi pięknej opowieści, bo ona jest romantyczna. Nie będę mówić już, jak wątroba jej rośnie. W każdym razie to po prostu odzyskała ciało, tak, mięśnie i tak dalej, wszystko dzięki po prostu biciu w ten bęben i śpiewaniu. To potem odłożyła serce z powrotem, a temu rybakowi do ciała, przytuliła się do niego i zasnęli. No i potem tam koniec, to ma bardzo różne wersje, natomiast oczywiście żyli długo i szczęśliwie, tak, i nigdy im nie zabrakło ryb, ponieważ jakby ta kobieta szkielet miała, że tak powiem, już znajomości w tych wodach, tak, no to... Znaczy, naprawdę tak jest napisane, że te wody i te wszystkie stworzenia wodne już ją znały, były po prostu im bardzo przychylne i dostarczały im ryby. Ryby same przypływały, żeby je zjeść, tak. Na tej to zasadzie. No. Więc to jest eskimoska baśń i w zasadzie możemy naprawdę dużo archetypu tak w innych kulturach się doszukiwać. I wszędzie mamy... Oczywiście, że jest dużo różnic, tak? Ale mamy po prostu stałe funkcje. Archetyp tej kobiety, która gdzieś jest związana z transformacją, cyklem, śmiercią i życiem. Ta baśń eskimoska też Estes interpretuje jako historię o miłości, tak? Że jak ludzie się poznają na początku, to jest takie zauroczenie, pociąg fizyczny i tak dalej, ale żeby stworzyć naprawdę silny związek, taki wieloletni, no to trzeba się nieraz spotkać z tym, co w związku musi umrzeć, tak? Że pewne etapy są za nami, że musimy zaakceptować pewne rzeczy, że na przykład, nie wiem, partner się zmienił albo coś straciliśmy, tak? Że po prostu czas się zmienia i ludzie się zmieniają, także relacja między ludźmi się zmienia i musimy się spotkać z kobietą szkielet, czyli z gotowością na opuszczenie, odejście pewnych rzeczy, przejść tą transformację i żyć długo i szczęśliwie. I mieć pod dostatkiem ryb ewentualnie. Więc, no więc właśnie tak jest to interpretowane. Więc mogę sobie to, jeżeli chcecie spojrzeć właśnie na te funkcje i takie bardziej strukturalne elementy, możecie sobie tutaj spojrzeć. Która jest godzina? Dobrze, to jeszcze powiem o niektórych kwestiach i potem możemy sobie, nie wiem, zostawić na przykład czas na dyskusję, na jakieś pytania, tak? A jeszcze zobaczę, co tam tutaj Wam mogę pokazać. Nie wiem, czy widzieliście tą ilustrację właśnie Wasylisy z taką płonącą czaszką? Jak się nazywa ten ilustrator? Iwan Biblin. Tak, on właśnie bardzo dużo takich pięknych, to można zresztą dalej wyślić. Też tworzy takie przepiękne ilustracje i te rosyjskie, one właśnie są takie typowe, tak, że mają jakieś takie słowiańskie wzory, tak jak na krajkach, tak, albo właśnie jakieś takie ażurowe, jakieś oprawki, tak, jakieś oprawy ilustracji, bardzo dużo kolorów. Tak, wręcz tak, takie bardzo wyraziste kontrasty, kolory, tak, zaznaczone te postaci, więc to też jest takie typowe. Natomiast no, mamy po prostu, dla mnie to jest zaskakujące, tak, że w tych książkach rosyjskich są przepiękne książki, takie dla dzieci nawet, tak, gdzie też mamy postać Baby Jagi, że też mamy postać Wasylisy z czaszką, tak, gdzie jednak ta Baba Jaga nie jest nacechowana wyłącznie negatywnie. Ona jest ambiwalentna. Szóstka jest.
Tak, taka sarkastyczna, taka właśnie, co widzi tak naprawdę, jaki jesteś naprawdę, widzi wszystkie twoje lęki, może sobie przyjść jakiś biznesmen po prostu, który ma, nie wiem, 5 samochodów i tak dalej, ale Boba Jonesa patrzy na niego, tak właśnie z takim lekką pogardą, tak, rzuci jakiś ironiczny komentarz, jakąś szyderę, że ha, ja i tak wiem, że ty jesteś tchórzem, tak, a coś tam ukrywasz, więc to jest mniej więcej właśnie... Ten lęk przed tą prawdą, tak? Przed o sobie, o kimś innym. To już naprawdę można bardzo dużo o tym mówić. A chciałabym też przejść właśnie do podejścia trzeciego badacza, którego wybrałam. A to jest w zasadzie jedna z najbogatszych zbiorów etnograficznych, które przeprowadził Amerykanin Andreas Jones. The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folk Tale. Czyli po prostu matka ambiwalentna, czyli raz dobra, raz zła, powiedzmy, i wiedźma w ruskim folklorze, tak? Więc on tam naprawdę imponujące zbiory zamieścił, tak? Nawet pieśni są, które nawiązują do Baby Jagi. Zgromadził wiele podań. Oczywiście tutaj też się odnosi do propa, tak? Również zawiera pewne opinie krytyczne, jakieś analizy, tak, przedstawia różne podejścia. Natomiast on bardzo dokładnie opisuje rolę Baby Jagi jako właśnie postaci ambiwalentnej, tak? Czyli taka, która uczy, edukuje, taka, która straszy, czasem zabija, no jak ktoś nie daje rady, no to ginie, no tak już w naturze jest. Natomiast jeżeli ktoś jest wystarczająco otwarty na to, żeby zdobyć wiedzę, wystarczająco pokorny wobec tego, co go spotyka, w takim sensie, żeby po prostu mieć otwarte oczy, tak? Żeby się uczyć. Jeżeli ktoś chce się uczyć, jest odważny, to daje jej radę. Ona czasem pomaga, a czasami szkodzi po to, żeby podkreślić, czy rozpocząć właśnie tą akcję inicjacyjną właśnie. Dlatego ona jest właśnie, ten nacisk jest położony na jej ambiwalencję. Właśnie tutaj Andreas Jones zaszokuje się tak samo w sumie jak prop, tak? Twierdzi, że w tych baśniach są zawarte takie bardzo archaiczne, rytualne elementy, które mogły być. On nawiązuje do takich rytuałów w różnych kulturach właśnie inicjacyjnych, tak? Gdzie zwracano się właśnie do wiedźmy, do starej kobiety, czy tam składano jej dary, tak? Czy trzeba było przejść jakiś test, na przykład, nie wiem, siedzieć cały dzień w lesie, całą noc, przepraszam, w lesie, albo wykonać jakieś zadania, tak? Nawet prop wprost napisał w swojej książce, że baśnie to jest tak naprawdę pokłosie pogańskich wierzeń, przedchrześcijańskich, tak? Gdzie tam są pewne elementy rytualne, które były tak mocno zakorzenione w tej kulturze słowiańskiej, że one gdzieś tam się wymieszały, tak? Transformowały się z wpływami chrześcijańskimi. Natomiast nie straciły tak naprawdę edukacyjnej roli, nie straciły funkcji, właśnie tej ograniczonej liczby, o której mówiłam, więc w dalszym ciągu one mają swoją wartość, tak? Bardzo możliwe, że już jest wiele motywów, których nie zrozumiemy, o których już nie będziemy wiedzieli, co one mogą oznaczać, albo możemy dochodzić, dyskutować, tak? To jest bardzo trudne. Natomiast jest sporo badaczy, które metodą komparatystyki spróbują rozstrzygnąć te kwestie, więc jak najbardziej warto na własną rękę poszukiwać, czytać. Jedna z... To, do czego też Andreas Jones nawiązuje, no to jest postać Baby Jagi czasem wiąże z Marzanną. Tam, gdzie właśnie pojawiają się motywy też transformacji, nadejścia zimy, tak, pożegnania tej zimy, nawiązuje do też właśnie do osoby, do której można się zwracać, aby odeszła, aby ta zima odeszła, żeby się pojawiło słońce. Na przykład tutaj mamy taką pieśń, no ja nie zaśpiewam teraz, nawet nie wiem, jak się ją śpiewa. To jest wasze szczęście, także nie odezwę się. Natomiast jest taka pieśń, która nawiązuje do powrotu wiosny, tak? Która chce tą jakby zimę, ale nie tak agresywnie, tak jak czasami się niektórzy myślą, że jak się Marzannę topisz, bo odeszła zima, no to ona jest taka zła, że trzeba na nią trzeba jakoś tak agresywnie ją pożegnać. Nie, absolutnie nie, bo to też jest bogini, Marzanna, tak? Ona jest święta
I po prostu ona schodzi do zeświatów, zachęca się ją, żegna po prostu, żegnamy cię, tak? Zejść do zeświatów, żeby mogła nadejść wiosna. Więc wiele podobieństw znajduje właśnie w tej pieśni, która ma za cel właśnie zachęcić wiosnę do przyjścia i jest zaadresowana do słońca. Sandy, do you see old Yaga? To jest właśnie tłumaczenie na angielski. Ja zaraz to przetłumaczę też. Sandy, do you see old Yaga? Baba Yaga, the witch winter. That first one, she got away from spring. Ran away from the fair one. Carried cold in the sack. Shook out cold into the earth. Stumbled and rolled down the hill. Więc tutaj jest zwrócenie do słońca. Słońce, czy widziałeś starą Jagę, babę Jagę, wiedźmę zimy, tak? Która, żeby ją odegnać od tej wiosny, tak? Żeby ta wiosna wróciła. Więc w ten sposób właśnie ujmuje to Andreas Jones. Wiesz co, to jest rosyjska pieśń folkowa, gdzie mamy właśnie metaforę w rozumieniu zimę jako personifikację, tak, Baby Jagi. Tutaj jest właśnie odniesienie, to jest XIX-wieczna ruska pieśń, tak, która jest związana z tymi rytuałami wiosennymi, tak, żeby przywołać wiosnę do przyjścia. Podobnie jak u nas w kulturze słowiańskiej, też na ziemiach polskich są jaregody, tak? To się zresztą zbliżają niedługo. Czy też właśnie napływów chrześcijańskich, jakie nam ukształtowały Wielkanoc, tak? Czyli właśnie mamy te jajka malowane, żeby życie się odrodziło na ziemi, a to już jest właśnie inna kwestia. Natomiast ja proponuję sobie zajrzeć właśnie na spis treści i zwrócenie uwagi, ile tam jest właśnie odniesień do tych bardzo archaicznych funkcji Baby Jagi, tak? Jest tutaj, proszę bardzo, zresztą to jest bardzo rzadka książka, można ją zamówić w Polsce bardzo ciężko, natomiast na Amazonie ona jest dostępna, tak? Właśnie w wersji angielskiej, niestety nie ma przetłumaczenia na polski. Więc tak to wygląda. Chciałabym też powiedzieć kilka słów o etnografii, gdzie się pojawia tak naprawdę ta Baba Jaga. Mogłabym polecić na przykład W kręgu upiorów i wielkołaków Bohdana Baranowskiego, tak? To jest taka książka z 1981 roku. Niedawno nastąpiła jej reedycja, więc jest dostępna nawet w Empikach za jakieś, nie wiem, 40-50 zł, więc jak najbardziej. W Empiku, mam nadzieję, że nie obok tej Wielkiej Lechi. Obok. O nie. Nie czytajcie tego o Wielkiej Lechi, bo to nie pamiętam. No, ale tego Baranowskiego tak, polecam. Baranowskiego tak, tak, nie pomylcie się przypadkiem. Tak samo Królowie Lechi to też dobrze. Więc według Baranowskiego na przykład w jego materiałach, podaniach znajdujemy na przykład takie opisy. Człowiekokształtnymi demonami były też zamieszkujące gęstwiny leśne jędze, zwane niekiedy jędzonami, babojędzami, jagami czy też babami jagami. Wbrew dość szeroko utartym poglądom te ostatnie wywodziły się prawdopodobnie od słowa jędza, a nie od imienia Jaga Jadwiga. Z pewnością były to istoty demoniczne, posiadające bardzo dawny rodowód, sięgający średniowiecza. Dość znamienne jest to, że w katalogu diabłów polskich, jaki zamieszczony został w druku z 1570 roku, pod tytułem Postępek prawa Czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu, wymieniona jest diablica o nazwie Jędza. To jest to, co właśnie wspomniałam, tak, że ona została jakby gdzieś tam odnotowana na liście wrogów narodowi ludzkiemu. Może w TVP też o tym usłyszymy, nie jestem pewna. W opowiadaniach ludowych były to brzydkie, odstraszające swym wyglądem istoty płci żeńskiej, złowrogo nastawione wobec ludzi. W późniejszych stuleciach, gdy na ziemiach polskich zaaklimatyzował się na dobre importowany z zachodu typ wspólniczki diabła, chrześcijańskiej czarownicy, przyjęte zostały przez nią pewne typowe cechy dawnych jędz. W wielu też okolicach słowa jędza, Baba Jaga, wiedźma, czarownica stały się niemal synonimami, tak? Używano je po prostu zamiennie do w odniesieniu tych samych postaci. Więc to jest na przykład właśnie doniesienia z Wielkopolski, Kujaw, Pomorza Gdańskiego. Jędza w wierzeniach ludowych był jednym z najbardziej groźnych demonów, były one jakoby chciwe krwi ludzkiej.
Właśnie z tą krwią, ta krew się często pojawia to z tego względu, że krew symbolizuje nasze życie, naszą ofiarę, tak? I więc ten trud, jaki podejmujemy, to ile wkładamy po prostu wysiłku, tak, w inicjację, w dorastanie, no to też można powiedzieć, że to jest nasza krew, tak? Że nawet są takie powiedzenia, tak, że... Moja krwawica. O, albo tak, albo o tutaj polonistka, pomóż mi. Jak krew pod łzy. O tak, i honor, tak. Czy coś. Dobre. No to właśnie mniej więcej tak, że krew to jest ta nasza krwawica, nasze poświęcenie i tak dalej, więc ona tego wymaga. Jeżeli coś od niej chcemy, idziemy do niej z jakimś interesem, no to musimy się nastawić, że ona będzie chciała od nas właśnie no czegoś, właśnie tych wszystkich ciężkich emocji, tej krwi, tego poświęcenia i tak dalej, żeby jej po prostu oddać albo przed nią ukazać w tej zasadzie. Jest też bardzo ciekawe domniemanie, że to, że Baba Jaga pożera dzieci, bo to jest nam bardzo znany motyw, prawda? Znany w wielu bajkach, że ona próbuje tam to dziecko wsadzić do pieca. W niektórych baśniach też występuje motyw, że bohater próbuje ją oszukać i na przykład przebiera się za córkę Baby Jędzy, bo tak, Baba Jędzy też miewa córki, albo jest samą macochą. No i ona, patrząc, że myśląc właśnie, że to jest ta osoba, którą chce spalić, no to tak naprawdę spala swoją córkę, bo się przebrała. Takie są właśnie takie sprytne czasem sposoby na pokonanie antagonisty i dorośnięcie stanie się tym bohaterem. Więc to jest tak naprawdę bardzo gęsta plątanina symboliczna. Tak? Więc nie sposób tak naprawdę wszystkiego zrozumieć od razu. Warto po prostu gdzieś tam czytać różne źródła o tym, jaką funkcję symboliczną, rytualną, religijną pełnią pewne motywy. Tak? Na przykład ogień pełni często funkcję jakiegoś takiego pośrednictwa między światami, transformacji, odrodzenia. Tak? Więc są pewne domniemania, że sam ten motyw, który prawdopodobnie został gdzieś wzmocniony, nacechowany pejoratywnie, motyw palenia dziecka w piecu, jest po prostu symbolem tej transformacji, kiedy my już i inicjacji, tak? My musimy wyrosnąć z tego dziecka, ono gdzieś ginie, tak? Zresztą jak można sobie wyobrazić, że dziecko staje się dorosłym, tak? W ciągu jakiegoś czasu. Więc to nie tylko fizycznie, tak, biologicznie, ale emocjonalnie. Ono się transformuje, zmienia. Więc palenie w piecu to generalnie to nie ma być tylko koszmar do opowiadania, tak, właśnie dzieciom, żeby tam gdzieś nie chodziły, tylko to ma też jakieś tam korzenie symboliczne, tak, tej transformacji i inicjacji. I po prostu przez ten ogień my dojrzewamy, tak. I musimy też się pogodzić ze stratą tego naszego wewnętrznego dziecka, że tracimy rodzica albo wychodzimy spod opieki rodzica. No jak, to już nie możemy się bawić, muszę się sam utrzymywać. No jak, to trzeba znaleźć, nie wiem, dzieci zrobić, albo, no to zależy od czasów i kultury, no to różne są te wyzwania, te, które nas czekają jako osobę dorosłą. Więc to jest też ten moment bólu gdzieś tam wewnętrznego, że my zostawiamy to beztroskie dzieciństwo, mamy element tej obawy, strachu przed pójściem naprzód, więc to może być związane czy osadzone gdzieś w tej symbolice, tak, w ten sposób. Wspomnę jeszcze tylko o innych badaczach, których warto po prostu gdzieś tam się zapoznać, tak? Na przykład z terenów mojej rodziny, bo część rodziny mam też na Podkarpaciu, tak, w pobliżu Stalowej Woli. No i właśnie z tego okresu jest na przykład takie ciekawe podanie, które zna jeszcze moja babcia. I jest na przykład taki autor jak Wilhelm Gaj Piotrowski, w wydaniu z 1993 roku pod tytułem Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega. A Jędza. Była to niesprecyzowana bliżej postać, która w swoisty sposób demonizowali wyłącznie lasowiacy z rejonu Tarnobrzega. Tak, ja jestem taką półlasowiaczką, można powiedzieć. Albo w 1/4. Gdzie ja to byłam? A. Jej wcieleniem miała być kobieta bezzębna, o ściśniętych mocno wargach, czarnych oczach, długim, wścibskim nosie, trochę jak mój, albo Szymona, która była wciąż niezadowolona z czegokolwiek,
strasznie dokuczliwa i wiecznie sprzeczna, jak prawdziwa stara jędza. Miała też siedzieć babie pod spódnicą albo też koło drogi. Ta właśnie ta badaczka Kozłowa. A, tak jak jest ukazane na ilustracji. Mieszkańcy Dolnego Nadsania, chociaż nie operowali analogicznymi wyobrażeniami, to jednak posługiwali się niemal do czasów współczesnych powiedzeniem jędza baba. To jest właśnie takie najbardziej powszechne. Oraz przezwiskami w formie jędza, jędzunka, a także określeniem to taki jędzowaty człowiek, tak? Stosowanym do osób obojga płci, które cechowały się złośliwością i skłonnością do kłótni. Czyli zaburzania jakiegoś takiego porządku, tak? Komfortu. A też w religii Słowian, na przykład Andrzeja Szyjewskiego, tak, wydanie z 2003 roku, mamy też bardzo ciekawe wyjaśnienie też odnośnie etymologii, tak, pochodzenia imienia Baby Jagi, Baby Jędzy. W nieco innym kontekście mityczno-rytualnym umieszczone jest żeńskie bóstwo opiekuńcze sił leśnych. Zwane w folklorze leśną babą, przeszło do świata bajkowego jako Baba Jaga, Buba albo Jędza, czyli dosłownie starucha mąk. Przyjmuje ona niezwykle postać starej, brzydkiej wiedźmy zaprzyjaźnionej z dzikimi zwierzętami. Kruk, sowa, wilk, wąż, tutaj znowu mam postać węża, kot, mieszkających gdzieś na uroczysku w chatce na kurzej stukce. W folklorze i bajkach ta potworna czarownica poluje na błąkające się samowolnie po lesie dzieci, gotuje je w kotle i pożera. Zbłąkanym dorosłym wycina na przykład rzemień z grzbietu i dusi swoimi długimi, jak u dziwożony piersiami. Dziwożony to są też takie górskie demony żeńskie, które mieszkają po sobie w jaskiniach, w górach itd., więc jak się wybierzecie gdzieś do Zakopanego, trzeba uważać. I one też gdzieś tam się wpisują właśnie w ten w zbiorze po prostu tych demonów kobiecych, tak, na ziemiach słowiańskich. W końcu jednak zostaje pokonana i wsadzona do własnego pieca lub uduszona własnymi piersiami. To jest przerąbane. Prawdopodobnie jest cechem... Przepraszam, nie mogę się powstrzymać czasem od takich komentarzy, bo ja się bardzo angażuję właśnie tak fabularnie. Prawdopodobnie jest cechem echem prasłowiańskiego żeńskiego demona leśnego, mającego związki z krainą umarłych, opiekuna inicjacji młodzieży obu płci. No i to jest Szyjewski, który nam wręcz dosłownie po prostu zaznacza ten obszar znaczeniowy, tak? Czyli jest istotą, która jest pomiędzy światami, która może być i w krainie umarłych, i w naszym świecie, która jest mobilna, nieuchwytna. No i jest opiekunką, czy zmusza do inicjacji młodzież, tak? Jednej i drugiej ludzi. Mamy też na przykład katalog Magilu Rudolfa z XIII wieku. Wieczorem, trzymając dziecko na ręku, stoją matki niemowląt. Z tyłu za drzwiami i wzywają leśną babę, którą nazywamy fauną, aby dziecko fauny płakało, a ich było spokojne. Można się tu dopatrywać Baby Jagi, ale nie jest to pewne, a sam brat Rudolf pochodził z Niemiec i choć pisał na Śląsku, to nie jest wykluczone, że prezentował stan ludowych wierzeń niemieckich. W sumie nie wiem, czemu to zamieściłam. Coś podobne do naszej mamuny, nie? Tak, tak, właśnie to jest ten motyw mamuny, która porywa nasze dziecko, a zostawia swoje, tak? I czasami właśnie... Ludność wiejska specjalnie sprawiała, żeby to dziecko płakało, może się to wydawać okrutne, tak? Ale naprawdę wierzyli w to, że dziecko zostało podmienione i tamto powinno płakać, żeby mamuna zebrała je z powrotem, tak? I oddała na przykład nasze. Ale to już nie będziemy w to wchodzić, bo to też jest szerszy temat. O, Mazury pruskie, Oskar Kolberg, też bardzo ważny badacz do tego, żeby się zapoznać. Dzieciom się często prawi, że jakaś baba jędza przesiaduje w zbożu, zapewne dlatego, aby nie właziły do zboża i nie deptały rwąc modraki, czyli buławatki. Mamy też klechty, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi Kazimierz Wójcicki, 1837 rok. Słowaki wiele powieści mają o jędzi i babach. Wedle ich wyobrażenia są pyskate, nos duży jak garnek, mieszkają w lasach i jaskiniach, najwięcej do czynienia z myśliwymi mają dlatego, że ci umieją czarować, a i one czarodziejstwu oddane. To jest ciekawe. Na Kurpiach z kolei baba jędza zachowała się jako nazwa zabawy dziecięcej podobnej do zabawy chowanego. Po kurpiowsku wymawia się to baba jądza, co można zresztą odsłuchać w słowniku kurpiowsko-polskim w internecie, to też bym ciekawie. Ogólnie w Polsce zabawa wchowanego niekiedy zaczyna się od odliczania dziecka odgrywającego rolę Baby Jagi, któremu było raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No,
przerażające. No to w zasadzie mamy jeszcze na przykład w kręgu upiorów i wielkołaków Bohdana Baranowskiego. Tak? No tak. A, faktycznie. Dobrze. No to w zasadzie... no to tak naprawdę to jest wszystko, co chciałam przekazać. Mam nadzieję, że pokazałam to jakoś tam w miarę zrozumiale. Mam tendencję do skoczenia po wątkach, mówienia chaotycznie, ale mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. I bardzo chętnie porozmawiam, jeżeli macie jakieś pytania na przykład, tak? Tak. Bibliografia.